Dobry wieczór Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystej gali wręczenia nagród w konkursie Empik Foto. Paweł już mnie przedstawił, ale jeszcze raz, Szymon Glonek. Mam przyjemność, miałem przyjemność być jednym z jurorów tego konkursu. Na co dzień, albo tak dokładniej to raz w tygodniu, razem z Pawłem i jeszcze z kolegą Radkiem prowadzę taki cykliczny, fotograficzny program bez nazwy. Można to zobaczyć na YouTubie albo w Bankier TV, w którym też pracuję. I też Państwo będziecie mogli zobaczyć później sobie relacje, jak wrócicie do domu, a tak dokładnie to pewnie jutro, z tego wydarzenia, które tu dzisiaj się odbyło też w naszym programie. Proszę Państwa, na początek byłoby warto pewnie zobaczyć te zdjęcia, które są, które zostały nominowane. Ja może powiem tyle, że w tym roku zgłoszono 14 182 prace, w czym było 9425 w kategorii portret i 4757 zdjęć w kategorii fotografia ulicy. Fajne doświadczenie zobaczyć tyle zdjęć. Polecam kiedyś, naprawdę jest niezły mętlik w głowie. A pracę nadesłało 5714 uczestników. To ilu z Państwa nie wysłało tych prac? Niedobrze, naprawdę, trzeba było próbować tam. Te 30 zdjęć w tą czy w tą, to nie robi różnicy. Ja tu mam napisane takie kolejne zdanie, że jury postanowiło przyznać nagrody następującym pracom, ale to zanim do tego przejdziemy, to myśmy przyjęli taką zasadę, że z tych tysięcy troszkę przesiejemy. Troszkę ze względów formalnych, jak Państwo są uczestnikami, to wiecie, że to tam były pewne wymagania, jeśli chodzi o regulamin, troszkę ze względów jakościowych, a około, o ile pamiętam, troszkę ponad 100 prac zostało nominowanych i teraz właśnie możecie je sobie Państwo zobaczyć, które naszym zdaniem zakwalifikowały się do tej ścisłej czołówki. Przyznam szczerze, że bardzo trudno, po pierwsze ze względu na ilość, po drugie ze względu na jakość, a w sumie po trzecie ze względu na pomysłowość autorów, bo rzeczywiście widać, że dużo ciekawych prac. Co, które waszym zdaniem w tym momencie najlepsze? 26 pan twierdzi, tak? 36, a. To pod koniec zapytam pana, które to było. Nie, ja pamiętam wszystkie 9425. Widać, przedział wiekowy osób portretowanych też jest bez ograniczeń. A czy ktoś z Państwa pokusił się do obejrzenia na stronie Empiku chociaż kilkudziesięciu
prac, tak? Cały czas oglądamy zdjęcia z kategorii portret. I to już, tak? Dobrze, i teraz fotografia ulicy. W tym roku po raz pierwszy Empik Foto zdecydowało się... O, witam ze mną Michał Korta. Dzień dobry. Ja jestem jednym z jurorów. Przyszedłem tutaj z odsieczą Szymonowi. Fotograf. W tym roku Empik po raz pierwszy zdecydował się na wprowadzenie drugiej kategorii, czyli właśnie fotografia ulicy. Bardzo nas cieszyło to, że jest bardzo dużo zdjęć z Polski. Jakby fotografia ulicy często kojarzy się z podróżami. Bardzo dużo było też zdjęć z zagranicy zrobionych podczas zagranicznych podróży. Natomiast, co jest bardzo fajne, zdjęcia z Polski też stanowiły, no myślę, że może nawet więcej niż połowę zdjęć. To jest bardzo pozytywnym, twierdzę, zjawiskiem. Nie trzeba daleko jechać, żeby zrobić dobre zdjęcie. Dokładnie. Jak Państwo widzą, też bardzo duża ilość zdjęć czarno-białych. Też powiedziałbym nawet, że ponad połowę. Nawet zadano mi pytanie, czy żeby wygrać w konkursie, to było takie ogólne pytanie, nie tylko ten konkurs fotograficzny, ale czy żeby wygrać w konkursie fotograficznym, to trzeba zrobić czarno-białe zdjęcie. Więc oczywiście, że nie. Nie było to dla nas kryterium. Po prostu trzeba zrobić dobre zdjęcie. I tyle. A to, że akurat lepsze w tym wypadku były zdjęcia już. No, już się pojawiło dwóch jury, to jest teraz pełne jury, czyli my jesteśmy sprawcami tego całego zamieszania, znaczy zamieszania. Za chwileczkę oddam mikrofon Szymonowi i odczyta pierwszą część protokołu, ja później zajmę się drugą, czyli będziemy wręczać nagrody. Ale to już ty wiesz, jak to najlepiej zrobić. To dokładnie nagrody wręczy Błażej Tulwin z Empik Foto. Zapraszamy Błażeju na scenę. Ja wiem, że już nie ma tego napięcia, bo wszyscy wszystko wiedzą, prawda? Wszystko jest znane, więc tutaj nie odkryjemy Ameryki, ale żeby tradycji stało się zadość, to oczywiście zaczniemy od, no nie powiem, że od końca, ale od nagrody publiczności, a później trzecie, drugie i pierwsze miejsce. Tak więc nagroda publiczności w kategorii portret. Pani Paulina Kubera za pracę Smile. Pani Zapraszamy Paulina, na scenę, jeśli pani jest. Czy pani Paulina dotarła? Nie, nie dotarła pani Paulina. To ja tylko powiem, że pani Paulina wygrała konkurs w Akademii Nikona do wyboru podstawy fotografii lub kurs obsługa i praktyczne wykorzystanie lamp błyskowych oraz książkę Radość fotografowania. Trzecie miejsce w kategorii portret i nagrody. Aparat Nikon Coolpix S6400, program do obróbki zdjęć Paint Shop Pro i książkę Radość fotografowania. Pani Dorota Łajło. Czy pani Dorota jest? Zapraszamy. Zapraszamy. Pani Doroto. Serdecznie gratulujemy. I uroczyste wręczenie. Gratulujemy. Prosimy o uśmiech tutaj do kamer, do fotografów. Serdecznie gratulujemy. Drugie miejsce w kategorii portret. Aparat Nikon Coolpix AW110. Program do obróbki zdjęć Paint Shop Pro i Radość fotografowania. To były nagrody. I to drugie miejsce otrzymał pan Paweł Skorok. Czy pan Paweł jest z nami? Chyba pana Pawła też nie ma, widocznie.
nie mógł dojechać. Zdjęcie ma tytuł Arbus Młodego. O, i tak. Teraz jakieś fanfary, prawda, brawa i w ogóle. Przechodzimy do miejsca pierwszego w kategorii portret. Tutaj nagrodą jest aparat Nikon 5100 z obiektywem 18-105. Program do obróbki zdjęć Corel Draw Home and Student i podręcznik Radość Fotografowania pani Marlena Jabłońska. Gratulujemy i zapraszamy na scenę. Zdjęcie bez tytułu. A ja mam pytanie, czy trudno robi się zdjęcie bez tytułu? Tak, bardzo trudno. Zwłaszcza jeżeli nie mamy jakby zbyt długiego czasu na reakcję. To jest tak zwane uchwycenie momentu według bresonowskiej teorii. I dlatego stwierdziłam, że no nie ma potrzeby, żeby go tytułować. Bo już mówi też samo za siebie. A proszę powiedzieć, gdzie zdjęcie zostało zrobione? Zostało zrobione w Rzymie. Rok temu na wakacjach i też było zrobione totalnie przez przypadek. Znaczy ja strasznie uwielbiam takie sytuacje, kiedy muszę stanąć, znaczy to jest takie wyzwanie, jeżeli jest przed nami osoba, z którą ciężko jest nam się porozumieć, a z drugiej strony jest tak interesujące, że nie jesteśmy w stanie się oprzeć i jakoś prosimy, podejmujemy te próby, rozmowy i potem właśnie efektem jest takie zdjęcie i to jest, no, jest z tego bardzo duża satysfakcja właśnie z samych prób, z samego podejścia, nawet nie chodzi o efekt finalny. A czy w fotografii portret to jest to, co panią najbardziej kręci? Tak, to co najbardziej mnie interesuje w fotografii to jest właśnie dokument, czyli człowiek, historię, no, ogólnie portret, tak, jak najbardziej. I to zdjęcie robiła pani z myślą o konkursie? Nie. To zdjęcie było taką jedną z jakichś wielu właśnie prób podejmowania, znaczy prób zrobienia dobrego portretu ulicznego. Myślę, że to jest jedna z takich najcięższych, jakby, jeżeli klasyfikować portret, to portret uliczny jest jednym z najtrudniejszych, ponieważ nie mamy czasu, żeby poznać tę daną osobę, nie możemy się z nią oswoić. To wszystko dzieje się w kwestii kilku minut. To jeszcze zapytam o, bo jeśli pani robi takie zdjęcia, to pewnie jest ich na dysku kilkadziesiąt, kilkaset, może i kilka tysięcy. To jak pani dokonała selekcji, że właśnie to warto zgłosić do tego konkursu? Znaczy się, muszę powiedzieć szczerze, że to nie było trudne. To jest jeden z moich ulubionych portretów. Poza tym strasznie, bardzo dobrze wspominam tego pana. Był przesympatyczny. I samo przywiedzenie na myśl tej sytuacji spowodowało, że wybrałam to zdjęcie. No dobrze, serdecznie gratuluję. Brawa. Gratulujemy, dziękujemy. I w ten oto sposób płynnie przeszliśmy do kategorii fotografia ulicy. I oczywiście zaczniemy od nagrody publiczności, czyli kurs Akademii Nikona do wyboru podstawy fotografii lub kurs obsługi i praktyczne wykorzystanie lamp błyskowych i podręcznik radość fotografowania, to nagrody, a otrzymuje je pani Dominika Trzeciak. Czy pani Dominice udało się dzisiaj do nas dojechać? Nie, niestety chyba nie widzę. Oto zdjęcie. Trzecie miejsce w kategorii fotografia ulicy i analogicznie aparat Nikon Coolpix S6400, program do obróbki zdjęć, PaintShop Pro i książka Radość fotografowania, podręcznik Nikona otrzymuje pan Grzegorz Piaskowski. Zapraszamy. Mamy. Zdjęcie ma tytuł Upał w mieście. Serdecznie gratulujemy. Gratulujemy. Pewnie państwa zaskoczę informacją, że przyszedł czas na miejsce drugie w kategorii fotografia ulicy. I nagrodami jest oczywiście aparat Nikon Coolpix AW110, będzie mi się śniło po nocach to wyliczanka, program do obróbki zdjęć PaintShop Pro i książka Radość fotografowania. A
osobą, która została nagrodzona, jest pani Katarzyna Haciewicz. Czy pani Katarzyna jest z nami? Tytuł pracy: Pstryczek elektryczek. No cóż, nagrody wyślemy pocztą, albo sami je sobie weźmiemy, zobaczymy. Nie, oczywiście, że wyślemy, tak. Myślę, że Błażej niestety będzie tego pilnował i jury to. Pierwsze miejsce w kategorii fotografia ulicy i aparat Nikon D5100 z obiektywem 18-105. Program do obróbki zdjęć Corel, tak, Draw Home and Student i radość fotografowania. Podręcznik Nikona, pani Katarzyna Krzykowska. Zapraszamy. A zdjęcie nosi tytuł Paryskie wakacje. No dobrze, to teraz też, jak rozumiem, zdjęcie zostało zrobione w Paryżu. Tak, zgadza się. Ale jestem przenikliwy, prawda? I co panią urzekło w tej sytuacji, żeby akurat w tym momencie nacisnąć spust migawki? Znaczy, urzekła mnie ta dziecinna jakby troska, to właśnie radość, myślę, że chwila i po prostu to był impuls, moment, aby zrobić to zdjęcie. A jaką fotografię pani lubi na co dzień? Właśnie taką, podglądanie różnych zdarzeń ulicznych, czy jakieś inne tematy? Myślę, że fotografia ulicy. Myślę, że podglądanie tak jest jakby negatywną, myślę, formą. Bardziej fotografia ulicy. Aha. No dobrze, zostałem skarcony, słusznie. Znaczy, nosi pani aparat ze sobą zawsze? Tak, staram się tak nosić. Jest ustawiony na jakieś konkretne parametry? W sensie, czy pani wiedziała na przykład, że to będzie czarno-białe zdjęcie już przed zrobieniem zdjęcia? Myślę, że tak. Myślę, że ogólnie staram się robić biało-czarne. Myślę, że to ma inną w ogóle, jakby inaczej się interpretuje, inaczej ma siłę zdjęcie, jeżeli jest biało-czarne niż kolorowe. Aczkolwiek wiem, że na przykład dla wiele osób twierdzi, że łatwiej jest zrobić biało-czarne zdjęcie niż kolorowe, ale mi odpowiada ta forma. Proszę jeszcze powiedzieć, jak powstało to zdjęcie, bo jakby to jest dynamiczna sytuacja, ułamek sekundy, tak. Więc pani jakby musiała ją przewidzieć wcześniej, prawda? Tak, czy jak to wyglądało? Spacerowałam po prostu nad sekwaną i to jest deptak. Z aparatem w gotowości? Tak, z aparatem w gotowości, gdzie był, podobnie jak miejsce trzecie, był szlauf po prostu przebity, który dawał po prostu ochłodę dla osób spacerujących i zobaczyłam to dziecko biegnące i uznałam, że może być fajny temat. Dziękuję. Włączyłam tryb seryjny? Nie. Nie, bo to teraz takie popularne. No tak, no, nie da się ukryć. No dobrze, to gratulujemy serdecznie dobrego oka i życzymy kolejnych udanych zdjęć. Dziękujemy, gratulujemy. No tak, jak nie miał gadać, to był przy mikrofonie, jak miał gadać, to sobie gdzieś uciekł. Ależ ja mam mikrofon. Dobrze. To teraz, Pawle, proszę cię bardzo, opowiedz, dlaczego te, a nie inne zdjęcia. A to zaraz sobie porozmawiamy tutaj we trzech, dlaczego te, a nie inne zdjęcia. To zdjęcie niech nam zostanie jako tło, mam do niego jakąś tam sentyment, może też paryski. Ale może przeczytam to, co znalazło się w protokole. Może najpierw w ogóle podziękujmy sponsorom, co? Bo Empiku tutaj zorganizował ten konkurs, to jest kolejna edycja, zapraszamy na następną. Natomiast nagroda została ufundowana przez firmę Nikon Polska, reprezentowana przez Akademię Nikona oraz przez firmę Corel. Dzięki temu te reklamówki są takie dosyć zasobne i mam nadzieję, że te zdjęcia, które wygrały, to tak powiem, nabrały teraz wartości, to bardzo konkretnej wartości. I tymi aparatami zrobicie zdjęcia, które w przyszłym roku może znowu wygrają. Natomiast jeszcze zanim zacznę czytać, znaczy, my o tym nie wiedzieliśmy, ale popatrzcie, męskie grono, a dwa pierwsze miejsca odebrały kobiety. No właśnie. Ani jednego. To jest dyskryminacja. Postaramy się poprawić w przyszłym roku. W jury będzie więcej kobiet. No tak, bo głosować nie sposób na osoby, głosujesz na zdjęcie. No, dokładnie. Dobrze, to ja pozwolę sobie formalnie przeczytać protokół, bo taka jest kolej rzeczy. Jury z uznaniem przyjęło kolejną edycję konkursu i fakt, że tak wielu miłośników fotografii zdecydowało się wziąć
udział w tegorocznej edycji. Zdaniem jury zasięg wydarzenia może pozwolić organizatorowi na poszerzenie kategorii o inne tematy oraz stworzenie nowej kategorii przeznaczonej dla fotografów, którzy fotografię traktują jako hobby, ale też jako źródło dochodu, często tylko dodatkowego. Tym samym ranga imprezy mogłaby wzrosnąć oraz znacząco mógłby się powiększyć jej zasięg. Tutaj gwoli ścisłości proszę pamiętać, że ta edycja była przeznaczona dla fotografów amatorów, czyli te osoby, które nie zarabiają na fotografii. No i tu niestety część prac musiała ze względów regulaminowych zostać, że tak powiem, odsunięta. Nadesłane prace reprezentowały zróżnicowany poziom, jednak wśród nich znalazło się wiele prac o bardzo dobrym poziomie. Zdjęcia z pomysłem, nienaganne technicznie i świetnie skomponowane. Wiele prac było poddanych różnorakim przekształceniom, to może świadczyć o poszukiwaniach nowych środków wyrazu i własnego stylu przez uczestników. Zwiększyło to różnorodność reprezentowanych stylów. Słowa uznania należą się organizatorowi filmu e-commerce services za sprawne przeprowadzenie konkursu na wszystkich jego etapach. Jury, wybierając nagrodzone prace, poza zgodnością z regulaminem, zwróciło szczególną uwagę na unikalność doboru tematu, sposób jego ujęcia. Ważną rolę odegrała niepowtarzalność. Jury doceniło umiejętność fotografujących, opanowanie techniki fotografowania, umiejętność budowania udanej kompozycji. Nagrodzone zdjęcia w kategorii portret zawierają w sobie duży pozytywny ładunek emocjonalny. Oglądając je, można być pewnym, że osoby portretowane zachowują się naturalnie i są pozbawione sztuczności. Naturalny portret należy do tej najtrudniejszej kategorii i tym samym bardziej nagradzonym uczestnikom należą się słowa uznania. Nagrodzone prace wpadają w oko i mimo upływu czasu łatwo je przywołać w pamięci. W kategorii fotografia ulicy ważne było uchwycenie właściwego momentu. Jury doceniło spostrzegawczość i sposób ujęcia fotografowanej sceny. Każde z nagrodzonych zdjęć opowiada prawdziwą historię, która nie kończy się na obejrzeniu samego obrazu. Odglądając te zdjęcia, możemy kontynuować opowieść poza kadrem, uchwyconym przez fotografa. Historia toczy się dalej. Wszystkie nagrodzone prace reprezentują nienaganny poziom techniczny. Serdecznie gratulujemy nagrodzonym uczestnikom konkursu. Wszystkich zachęcamy do udziału w kolejnej edycji, która będzie miała w przyszłym roku. Jury. A ja teraz, korzystając, że jestem przy mikrofonie i panowie też są, to bo ocenialiśmy te zdjęcia i to nie było łatwe, bo tak zwanych dogrywek było kilka. Naprawdę finał był bardzo gorący. Ja chciałbym tutaj poprosić kolegów o to, aby zdradzili, jakimi kryteriami oni się kierowali tak indywidualnie, bo to, co zrobiliśmy razem jako średnią naszą, czyli w głosowaniu przy poznaniu punktów, to poznaliście, jak tutaj wyświetliliśmy. Natomiast każdy z nas indywidualnie musiał podjąć decyzję, które zdjęcie jest według niego najlepsze. Michał, może ty najpierw, bo najmniej do tej pory byłeś przy mikrofonie. Więc już to jest bardzo trudne tak naprawdę. Jakby pierwsza nagroda, czyli jakby miejsca w kolejności są efektem średniej, jaką uzyskały zdjęcia w pojedynczych, że tak powiem, ocenach każdego z nas. Ja zwracałem uwagę przede wszystkim na unikalność zdjęcia oraz na emocje. To były takie dwie najważniejsze rzeczy. Jakby zakładam, że wszystkie zdjęcia, które były już w finale, które zostały nominowane, miały naprawdę atrakcyjną kompozycję i były jak najbardziej poprawne technicznie. Natomiast jeśli chodzi o unikalność, czy to motywu, czy chwili, i emocje, no to już z tym było różnie i stąd moje wybory były właśnie takie. Szymon? Bardzo podobnie, no bo jeśli już przyjęliśmy, że w tych nominowanych były te zdjęcia, które są techniczne, które są poprawne, które nie mają problemu z kompozycją, no to tak naprawdę pozostaje tylko i wyłącznie gra na emocjach, więc albo to zdjęcie, przy którym się dłużej zatrzymałem i chciałem, nie wiem, popatrzeć portretowanej osobie w oczy, zastanowić się troszkę nad nią, albo to zdjęcie, które w jakiś sposób, nie wiem, wzbudziło mój uśmiech, jakąś refleksję w tych zdjęciach właśnie, jeśli chodzi o fotografię ulicy, to te zdjęcia na pewno były dla mnie dużo bardziej, dużo wyżej oceniane. I przyznam szczerze, że ja sam sobie musiałem robić kilka dogrywek, tak? Bo był jakby pierwszy odsiew, drugi odsiew, trzeci odsiew, po czym wróciłem jeszcze do pierwszego odsiewu, bo wydawało mi się, że coś fajnego było, a chyba niepotrzebnie wyrzuciłem i trochę to trwało. No, spośród tam około 15 tysięcy zdjęć wcale nie było łatwo wyjść z 6 zdjęciami, bo z 8 nagrodzonych osób 6 to jest nasze dzieło, a 2 to jest dzieło publiczności, czyli internautów. Tutaj koledzy powiedzieli o tym wybieraniu najlepszych zdjęć, a ja może w takim razie powiem o tym, co się działo na samym początku, bo to też jest ciekawe, no bo słuchajcie, ponad 14 tysięcy zdjęć musiało odpaść, czyli ktoś musiał być tym rzeźnikiem, który to po prostu zrobił.
I powiem, jakimi, znaczy to jest może też dla was będzie nauczka na przyszłość, znaczy nauczka, nauka, bo tak naprawdę uczymy się także na błędach. Tutaj część z was przyznała się, że wysyłała, no i nie wszystkim dane było tutaj być na scenie po odbiór nagrody, część z was dopiero wyśle, to może też nam wskazówki, jakich zdjęć nie wysyłać, żeby nie odpaść w pierwszej części. Na pewno nie ma sensu wysyłać zdjęć, które są po prostu kiepskie technicznie, to po pierwsze. Zdjęć wykonanych przez inne osoby. To się niestety potrafiło zdarzać. Nie ma sensu wysyłać zdjęć w kilku wariantach. W konkursie można było na przykład wysłać, no mówię, że trzy zdjęcia, ale trzy różne zdjęcia, a nie trzy warianty tej samej sceny. To jest automatyczna kasacja. Takich zdjęć, które są bardzo podobne do bardzo znanych zdjęć, czyli stylizowane na coś, co kiedyś się już gdzieś pokazało, zrobiło, czy na jakiegoś bardzo znanego fotografa. W przypadku portretu na pewno zdjęcia z takich bardzo profesjonalnych sesji, pozowane, gdzie modelka pozuje do zdjęcia, przegrają z takimi zdjęciami, które mieliście okazję zobaczyć, czyli tam, gdzie odgrywa rolę naturalność, prawdziwość, historia, gdzie możemy to człowiekowi nawet nie tyle sobie zajrzeć w oczy, co poznać go przez to zdjęcie. Tutaj przywołam jeszcze raz to zdjęcie portretowe, które zajęło pierwsze miejsce, przynajmniej w moim odczuciu, w momencie, kiedy ja popatrzyłem na to zdjęcie, wydaje mi się, że ja poznałem tego człowieka, że ja jestem w stanie o nim powiedzieć bardzo dużo, o tym, jakim on jest, jak się zachowuje, jak pracuje, jak podchodzi w ogóle do życia, że jest na pewno pozytywnie nastawiony do świata. Natomiast było wiele takich zdjęć, gdzie te osoby były, no powiedzmy, takie plastikowe, czyli w zasadzie bariera nie do przejścia, nie dało się z tego wszystkiego nic, taka sztuczność troszeczkę z tego wychodziła. Także nic na siłę. Naturalność jest najważniejsza w tym wszystkim. W przypadku tych zdjęć reporterskich, kiedy mówimy o tak zwanej fotografii ulicy, dzisiaj się to nazywa często street photo, ale tak naprawdę jest to fotografia, która istnieje od zawsze, czyli odkąd w ogóle istnieje fotografia, tam ważne jest spostrzegawczość, uchwycenie właściwej chwili, właściwej sceny i naprawdę wysyłanie zdjęć z grilla rodzinnego niekoniecznie będzie tym, czym to może być świetna pamiątka rodzinna, ale powiem szczerze, jeżeli chodzi o konkursy fotograficzne, nawet takie bardzo popularne, nie w stylu tam Grand Press Photo, czy World Press Photo, czy jakieś takie inne, bo takowe są, ale są dla zawodowców z kolei, to nie tędy droga. Także tutaj naprawdę trzeba się postarać i przyłożyć do tego, żeby zrobić. I, no i wtedy, jeżeli spełnimy te kryteria, to czeka nas bardzo, bardzo konkretny finał i bardzo ostra walka. No i tutaj też trzeba zwracać uwagę na regulamin, zapisy takie jak właśnie kwestie zarobkowe. Ja będę bardzo namawiał Empik, żeby powstała nowa kategoria, żeby dać szansę też tym, którzy żyją z fotografii, chociaż częściowo, żeby nie trzeba było im odmawiać udziału w konkursie właśnie z takich powodów regulaminowych. Ale to już powiedzmy taka sugestia na przyszłość. Mam nadzieję, że spotkamy się w podobnym gronie. Na koniec dodam, że wbrew pozorom, pomimo tego, co widzieliście wśród wygranych prac, warto też robić zdjęcia kolorowe. Przy grillu też można oczywiście, jak najbardziej. Przy grillu można robić czarno-białe. A może w przyszłym roku ktoś tak sfotografuje grilla rodzinnego, że to będzie to. Nowa kategoria. Dobrze. Paweł, teraz zostawiamy cię na scenie. Znaczy teraz nie to zrobimy, samego. Może inaczej, zrobimy małą techniczną przerwę. Ja oczywiście będę cały czas mówił, tak żeby coś się jednak tu działo, chociaż na wizji. Państwo będziecie, szczególnie nasi widzowie, w tym momencie jeszcze raz zobaczą zdjęcia nominowane, żeby mogli na spokojnie się zapoznać z nimi. My musimy troszeczkę przemeblować scenę i przejdziemy do części warsztatowej. Ona potrwa godzinę, półtorej godziny, ale to będę mówił o tym wszystkim po prostu po kolei. Dobrze. Także prosimy o chwilkę cierpliwości i my tutaj zapraszamy sobie na warsztat. Będziemy robić taką malutką demolkę. Wiesz co, rolopy, to przestawię na tamtą stronę w ogóle.
Po pierwsze, w momencie, kiedy chcemy cokolwiek zrobić, załóżmy, tak mamy, już posprzątany jest pokój, czyli czyścimy przestrzeń, potrzebujemy pewnej przestrzeni, czyli kilku metrów, kilkunastu metrów kwadratowych, w zależności od możliwości. Oczywiście im więcej, tym lepiej, także po bokach, do góry i w każdą stronę. Jeżeli już znajdziemy sobie tą przestrzeń, i tak to się dzieje w tej chwili, zakładam, że mam tą przestrzeń tutaj gotową, no to w takim razie potrzebuję umiejscowić osobę fotografowaną. To, co ja dzisiaj będę pokazywał, będzie bazowało na sztucznym źródle światła, ale tylko na jednej lampie błyskowej. Takiej lampie błyskowej, którą większość fotografujących posiada, czyli lampie, którą kupujemy zazwyczaj z aparatem jako dodatkowe źródło światła po to, żeby robić reportaż i tego typu rzeczy. I ja będę się posługiwał tylko i wyłącznie jedną lampą i będę Wam pokazywał, co z takiej jednej lampy można wycisnąć, ile rzeczy można zrobić, co można z niej stworzyć, jak można manipulować troszeczkę światem. Dlatego też to, co się znajduje dookoła, de facto nie będzie miało znaczenia, chociaż podpowiem też, jak wykorzystać takie rzeczy, jak na przykład okna, balkony czy inne rzeczy, i tutaj będziecie musieli uruchomić swoją wyobraźnię, no bo tutaj siłą rzeczy okna nie będziemy mieli. Po pierwsze, to co najpierw, czyli ja muszę znaleźć miejsce, w której będziemy sadzać. Załóżmy, że fotografujemy jedną osobę. Ja dzisiaj będę miał tutaj do pomocy Sylwię, która jest modelką. Ona mi tutaj będzie pomagała to zrobić, ale też za chwileczkę powiem, jak Sylwia była przygotowywana do tych zdjęć i co należy zrobić. Ale żeby Sylwia mogła się znaleźć na tym miejscu, oczywiście można było ją zrobić tak. Sylwia, poproszę Cię tutaj na scenę. Przywitajmy Sylwię. Dobrze, i teraz bardzo wiele osób robi następującą rzecz. Sylwia, poproszę Cię, tutaj stań w tym miejscu. O, tak dokładnie jak stoisz. I tak najczęściej ludzie robią. Po czym przodem do mnie może, tak, bo ja jednak będę fotografował. Wybaczcie, że Sylwia będzie stała do Was bokiem. I ja wtedy, Michała poproszę tutaj, żeby z mojej torby fotograficznej też przyniósł te zabawki. I za chwilę poproszę go i Michał mi przygotuje aparat z jakimś obiektywem. Na razie ja sobie może wybiorę coś. O, wezmę sobie aparat, założę sobie jakiś zoom, taki wszystko, taki zestaw, powiedzmy sobie, standardowy. No i co najczęściej osoba fotografująca robi? No stawia tą osobę fotografową, czy tam modelkę, czy modela. No i co? No i modli się o to, żeby model coś zrobił. Od tego się zazwyczaj zaczyna. Czyli jest coś takiego. No i teraz pytanie, czy ci wszyscy fotografujący mają zdolności telepatyczne, żeby niewerbalnie przekazać te informacje, o czym marzą, tak? I w myślach jest zrób to, tylko nie wiadomo co. Czyli po pierwsze komunikacja. To jest w ogóle pierwsza rzecz. I tak naprawdę w momencie, kiedy mówimy o takiej fotografii, gdzie nie mamy do dyspozycji bardzo dużego studia, to o fotografowaniu całej sylwetki proszę po prostu zapomnieć. To jest fizycznie niemożliwe i za chwileczkę powiem dlaczego. Kluczem do w ogóle robienia zdjęć w przypadku człowieka, i tutaj jest to też przyczynek, dlaczego bardzo wiele zdjęć odpadło w przedbiegach, że tak powiem, w pierwszej selekcji konkursowych, to jest coś, co w praktyce nazywamy perspektywą. Mianowicie chodzi o to, w jaki sposób sylwetka jest odwzorowana na matrycy cyfrowej aparatu czy na filmie. To nie ma żadnego znaczenia. I proszę pamiętać, kluczem do tego wszystkiego jest odległość. Czyli krótko rzecz mówiąc, bardzo dużo zdjęć wykonywanych jest ze zbyt małej odległości, co powoduje, że sylwetka człowieka jest zniekształcona. Jeżeli wyciągnij proszę rękę w moją stronę, tak jakbyś chciała, nie, po prostu jakiś taki gest zrobię. I teraz jeżeli ja zrobię to zdjęcie z takiej odległości, to jak myślicie, co będzie najpierw na zdjęciu? Wielka ręka, a dopiero później sylwetka. Oczywiście to jest takie mocne przerysowanie, ale bardzo wiele zdjęć powstawało z takich odległości, że te przerysowania były delikatne, ale widoczne, czyli powiększony policzek, powiększony nos, zniekształcona twarz. Takich rzeczy nie robimy. Żeby mieć możliwość sfotografowania sylwetki, Sylwia nie należy do najniższych dziewczyn, no, ja powinienem szpilki mieć tutaj przy niej. I słuchajcie, tak naprawdę, żeby dobrze sfotografować osobę, która jest całą sylwetkową, ja powinienem się oddalić na odległość minimum 8 metrów, czyli to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tej sceny brakuje. Tak, żeby to była przyzwoita odległość, żeby tutaj w przypadku, kiedy Sylwia zaczęłaby robić jakieś pozy, żeby coś się zmieniło, żeby było ok. Znaczy, kto z Was ma taki duży pokój w mieszkaniu, żeby sobie pozwolić na takie odejście? Jedna osoba, dobra, to Pan ma szansę. Dlatego też ja powiem Sylwii, Sylwia, to jest twój plan zdjęciowy, krzesło. I
automatycznie jakby zmniejszamy plan zdjęciowy, zmniejszamy plan zdjęciowy, na którym będziemy wykonywali zdjęcia. Sylwia będzie sobie tym krzesełkiem tutaj kręcić, ustawiać się z przodu, z tyłu, będziemy sobie improwizowali pewne rzeczy i w tym momencie ja już nie fotografuję całej sylwetki, tylko będę sobie kadrował albo portret, w domyśle to będzie taki ciasny kadr, albo od kolanka. To będą tego typu kadry. Dzięki temu odległość, z której ja mogę to fotografować, mi się minimalnie zwiększa, aczkolwiek staram się, żeby jednak była jak największa. I w praktyce fotograficznej mówi się o tym, że istnieją, tutaj się skupię na obiektywach, znaczy w ogóle na lustrzankach cyfrowych, ale to oczywiście też można przenieść na aparaty kompaktowe, tylko akurat z większością z nich bardzo trudno byłoby używać lampy błyskowej takiej systemowej. Natomiast mówi się o tak zwanych obiektywach portretowych. I tu niestety rzeczywistość taka twarda, która jest w podręcznikach, która wynika z doświadczenia fotografów. Słuchajcie, fotografia istnieje już ponad 180 lat i ci fotografowie, którzy robią te zdjęcia, do jakichś wniosków słusznych doszli. Natomiast istnieje druga rzeczywistość i druga prawda, tak zwana internetowa. I tu niestety z całym szacunkiem do całego internetu jest tam niestety bardzo dużo nieprawdziwych rzeczy. Między innymi jest taki mit, że w aparatach z małą matrycą świetnie do portretu nadaje się 50. Tu niestety muszę obalić ten mit i mogę w bardzo prosty sposób za chwilę udowodnić to, że ten obiektyw do portretu się po prostu nie nadaje, tym bardziej nawet do pełnej klatki tak zwanej. Nie, nie i jeszcze raz nie. Minimalna odległość to jest tych parę metrów i po prostu do tego musimy sobie dopasować obiektyw. To musi być krótki teleobiektyw. I jeżeli mówimy o takich ciasnych kadrach, ewentualnie troszeczkę szerszych, to te 85 mm to jest taka optymalna ogniskowa do zabawy. Jeżeli macie lustrzankę cyfrową z mniejszą matrycą, czy to będzie DX czy APS, to się różnie nazywa, to pamiętajcie, 80-85 mm to jest to, od czego zaczynacie zabawę. I zobaczycie, że te zdjęcia będą od razu zupełnie inaczej wyglądać. Oczywiście, taki obiektyw wymusza na nas większą odległość. Jeżeli ja będę chciał teraz ustalić taki kadr od kolana, to popatrzcie, ja muszę się oddalić. O, to jest mniej więcej ten dystans, na którym ja jestem, tak? Czyli nie mniej. To jest w ogóle absolutne minimum. Jeżeli ja zrobię chociażby krok do przodu, automatycznie kolano będzie optycznie powiększone i już jest sylwetka zniekształcona. I to zdjęcie wygląda źle. Wiele osób mówi coś takiego, że ja brzydko wychodzę na zdjęciach, że mi zdjęcia się nie podobają, ja wychodzę fatalnie, nie będę pozować. Ja zawsze mówię, nie, ty nie wychodzisz brzydko na zdjęciach, tylko fotograf, który robił te zdjęcia, jest do niczego. Nie ma osób niefotogenicznych. Są osoby, które oczywiście łatwiej się fotografuje, inne fotografuje się trudniej. Ale każdą osobę można w sposób atrakcyjny sfotografować, tylko trzeba umieć to zrobić. Nie wystarczy wziąć aparatu do ręki, nie wystarczy nacisnąć tam jakiś program tematyczny portret, bo to jest troszeczkę mało do tego, żeby zrobić zdjęcie. Czyli w momencie, kiedy już zabezpieczymy sobie odpowiednią przestrzeń, proszę pamiętać, żeby dookoła, czyli w tej przestrzeni, która jest dookoła osoby fotografowanej, też było pusto, bo ta przestrzeń będzie nam się przydawać. Za chwileczkę będziemy ją rozbudowywać o różne rzeczy. I teraz tak, jak należy przygotować osoby do fotografowania? I to w pewnym sensie nie ma znaczenia, czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta, czy to jest dziewczyna, czy to jest chłopak. Pierwsza rzecz przy fotografii to jest make-up. O tym się zawsze mówi, truje się i tak dalej, że to jest takie ważne i tak dalej. Ktoś zawsze myśli sobie, kurde, przecież jest Photoshop, czy tam Corel, Paint Pro, że wszystko można tam zrobić. Faktycznie, słuchajcie, tam można absolutnie wszystko zrobić. Tam można namalować tego człowieka, można zrobić animację komputerową, nie ma żadnego problemu. To w takim razie po co w ogóle bierzecie aparat do ręki? To może was interesuje wtedy grafika komputerowa i tworzenie postaci animowanych, a nie fotografia. Poza tym, słuchajcie, zrobienie bardzo prostego make-upu to jest kilkanaście, kilkadziesiąt minut, w zależności od tego, kto ma wprawę albo kogo sobie tam znajdziemy do pomocy. Natomiast zrobienie takiego samego retuszu później w programie graficznym dla kogoś, kto na co dzień nie zajmuje się tym zawodowo, to są naście, kilkadziesiąt godzin obróbki. To jest przelicznik, który jest w ogóle nieporównywalny. Proszę zawsze o tym pamiętać. Jedno zaniedbanie na tym etapie, o którym teraz mówimy, czyli jeszcze w ogóle zanim pojawi się światło i aparat, to później są godziny, długie godziny, naście godzin spędzonych w ogóle podczas obróbki. Ja tak widzę, że trochę osób stoi opartych o regały, tu można usiąść, bo są wolne miejsca, te krzesła nie gryzą. Nawet są jeszcze jakieś pojedyncze pakieciki z gadżetami, my mamy zapas, jesteśmy przygotowani na to, że ludzie będą dochodzić. Także śmiało, śmiało zapraszamy. I teraz tak, co jest bardzo ważne, znaczy może inaczej, powiem o błędach, które się pojawiają najczęściej podczas robienia make-upu. Bardzo wiele osób fotografujących łapie się na to, że im bardziej agresywny i ostry make-up,
czyli właśnie takie rzeczy, które mają zrobić wow wrażenie, to powoduje, że to zdjęcie będzie wyglądało. A ja zawsze mówię nie, nie i jeszcze raz nie. Zaczynamy, ja to nazywam bardzo często tak zwanym make-upem zerowym. Czyli robimy taki make-up, żeby nie było widać, że dziewczyna czy chłopak są pomalowani. Tak, żeby go nie było widać. W przypadku dziewczyny oczywiście możemy podkreślić kwestie związane z rzęsami, brwiami, usta lekko zarysować, ale nic mocnego. Od tego w ogóle zaczynamy zabawę. I tak naprawdę przed zdjęciami nie wolno zrobić nic więcej, bo musimy najpierw zrobić pierwsze zdjęcia próbne. I dopiero ewentualnie później dokładamy kolejne rzeczy, które nam będą wychodziły w trakcie. Także zaczynam od zerowego. Oczywiście w przypadku kobiet nie muszę wspominać, że bardzo, ale to bardzo ważną rzeczą są włosy. Zresztą satysfakcja ze zdjęć u kobiety i zadowolenie i w ogóle samopoczucie zależy od fryzury. Co chyba tutaj wszystkie panie, które siedzą, potwierdzą to, że w przypadku, kiedy mamy kiepską fryzurę, to samopoczucie nie jest najlepsze. Także tutaj to musi po prostu być. To nie też chodzi o zatrudnianie jakiegoś stylisty, ale chodzi o to, żeby po prostu w tym dobrze się czuć i żeby to było dobrze zrobione. I tutaj warto się czasami zasięgnąć oka fachowca i zrobić parę rzeczy. Kolejna rzecz, którą musimy sobie zrobić, zanim w ogóle, zwróć uwagę, ja ciągle nie mam aparatu w ręce, a już jesteśmy w czasie przygotowań, w czasie sesji. Kolejną rzecz, którą musimy zrobić, to w przypadku osoby fotografowanej warto, żebyśmy, no musimy, na, ja tu przepraszam, ale uzgodniłem z Sylwią, że ja nie będę z nią rozmawiał, tylko z wami, także ona tutaj znosi te wszystkie cierpienia, ale normalnie ja bym cały czas rozmawiał z Sylwią, ale równocześnie to, co robię, to sprawdzam sobie, czy Sylwia dobrze wygląda, kiedy patrzy się na mnie wprost, czy dobrze wygląda z tego profilu, a może lepiej wygląda z tego profilu. Każdy człowiek ma lepszy jeden lub drugi profil, prawy lub w lewy. Rzadko, kiedy ktoś wygląda idealnie na wprost, idealnie, no też raczej nie fotografuję ludzi całkowicie z boku. To są już jakieś takie bardzo charakterystyczne zdjęcia. Tak musimy znaleźć tą lepszą stronę i tu sobie zrobimy w pewnym momencie takie trzy zdjęcia. Te zdjęcia będziemy starali się tutaj wyświetlać i zobaczymy, jak to wygląda tutaj w naszym wypadku. I to jest baza, tak? Czyli pusta przestrzeń, osoba, którą chcemy fotografować. I oczywiście te rzeczy, które ja teraz będę robił, przygotowując właśnie światło i sprzęt, robimy nie wtedy, kiedy osoba fotografowana już czeka na zdjęcia, tylko my musimy być już przygotowani, czyli w momencie, kiedy ta osoba siada, my de facto przystępujemy już do tej właściwej pracy, ale ja sobie tu pozwoliłem na odwrócenie przebiegu tych wydarzeń. No i teraz tak, co potrzebujemy do tego, żeby w ogóle mówić o zdjęciach? Tak jak wcześniej ustaliłem, będzie potrzebny nam jakiś aparat z jakimś obiektywem. Posłużę się może... Dobrze, mam obiektyw portretowy 85 mm z aparatem. Za chwileczkę zmontujemy przewody. Ja tutaj podpowiem tylko Michałowi, że jest krótki, ale ty już wpiąłeś tutaj ten... Jest krótki kabel z USB 3, tylko on jest chyba w tej... Gdzieś jest? Tak, nie, tu albo w tamtej torbie. Znaczy tu musimy się kabelkami posłużyć. Ja zrobię tak, żeby aparat był podłączony do komputera, te zdjęcia będą zrzucane prosto na komputer i wy zobaczycie dokładnie to, co ja zrobię. Czyli jeżeli ja zrobię coś źle, to wy to zobaczycie. Zresztą ja specjalnie też wykonam część zdjęć, że tak powiem, niepoprawnie, po to, żeby wam zwrócić uwagę, gdzie są te pułapki, w które wpadają osoby, które właśnie pewnych rzeczy może nie wiedzą. Na tym ekranie może nie będzie to jakoś super widać, tak jak na monitorze komputerowym, ale będę podpowiadał. I tutaj poproszę Michała, żeby program już jest uruchomiony, żeby spiął i podłączył to wszystko. A ja w tym czasie zapytam was, czy na scenie są, znaczy na scenie to ja jestem, na widowni są ze dwie osoby, które chciałyby się pobawić w asystentów i przy okazji tutaj popraktykować. Może ktoś chce się włączyć w praktyce? Zapraszam. Dwie osoby potrzebuję. Tutaj masz te gniazda i kamera Control Pro jest w belce. Dobrze, potrzebuję dwóch osób i będziemy się bawić. Ja częściowo będę się posługiwał, że tak powiem, fachowym sprzętem, natomiast równocześnie będę opowiadał o tym, czym można go zastąpić. Natomiast też pokażę, jak bardzo można improwizować. Słuchajcie, wymieńcie mi proszę 3-4 najlepsze sklepy fotograficzne, największe sklepy fotograficzne, takie studyjne, jakie można znaleźć prawie w każdym dużym mieście. Mówimy o takim studyjnym wyposażeniu. Ja je odwiedziłem przez ostatnie 2 dni wszystkie i sprawdzałem, co tam można aktualnie kupić. I część rzeczy kupiłem właśnie w takich sklepach i za chwileczkę, znaczy dzisiaj zobaczycie je to w użyciu. Słuchajcie, przede wszystkim IKEA, Praktiker, Obi,
Castorama. Sklepy budowlane, wyposażenie wnętrz. Plus do tego sklep papierniczy. Tam kupimy wszystkie rzeczy, które są nam do szczęścia potrzebne, jeżeli chodzi o zbudowanie studia fotograficznego. Plus do tego, zwróć uwagę, przepraszam, ale przez chwilę muszę powiedzieć o krześle, na którym siedzisz. Chociaż zdecydowanie wolałbym mówić o Sylwii. Słuchajcie, też krzesło, które wybierzecie, to na czym posadzicie osobę, to jest bardzo ważne. I raczej to nie będzie coś, co się zazwyczaj ma w mieszkaniu, chyba że ktoś ma właśnie bardzo, tak, ale na jakichś tam giełdach staroci, czy w ogóle na rzeczach można znaleźć jakieś stare, zdezelowane krzesła, ale ładne meble. Dzisiaj jest bardzo trudno kupić ładny mebel, ciekawy mebel. I to można znaleźć czasami za grosze, albo pożyczyć, albo dostać od kogoś, bo ktoś to ma na strychu i chce wyrzucić. Fotografowie to są takie chomiki, które po prostu gromadzą dużo różnych dziwnych rzeczy, które się przydają od czasu do czasu. Czyli jak w domu robimy sesję, to musicie mieć taką kanciapę. Kiedyś ktoś, nie pamiętam, chyba ze wschodniej ściany, nazywał coś takiego świronkiem. Czyli za szafą, za regałem było składowisko tych rzeczy, które są teoretycznie niepotrzebne, a przydają się raz na kilka lat. I to fotograf coś takiego musi mieć. Czyli właśnie takie krzesło wyciągamy, odkurzamy i na nim po prostu będziemy sobie sadzać. Będziemy używać jednej lampy błyskowej. To może tak. Ja na razie postawię tutaj statyw. Za chwileczkę to będziemy montować. I ja tu mam całą skrzyneczkę różnego rodzaju zabawek. Panowie, poproszę tutaj was, bo będzie trzeba to zmontować już i zaraz zobaczymy, czy to wszystko jest proste w montażu. To jest pierwszy element. To trzeba założyć na statyw. To nam się za chwileczkę przyda, to są różnego rodzaju imadełka. Ja mam taką prośbę. Mogę na ty mówić? Paweł jestem. Słuchaj, wyłóż te wszystkie rzeczy tak płasko, tutaj, żebyśmy nie musieli wygrzebywać ich ze skrzyneczki, a ja będę sukcesywnie je wyciągał. Będą się nam po prostu przydawać. Ja tutaj postaram się nie zrzucić aparatów, bo to jest też teoretycznie możliwe. O, okej. Okay. To jest jakby taka baza w ogóle do tego wszystkiego. I słuchajcie, rzeczą, której ja będę używał do fotografowania, jest po prostu jedna systemowa lampa błyskowa. I tutaj słuchajcie, my tu reprezentujemy Akademię Nikona, ale tak naprawdę to, co ja wam teraz pokażę, jest do zrobienia w każdym systemie, bo wszystkie systemy fotograficzne dysponują analogicznymi możliwościami. Czyli można mieć aparat plus lampę błyskową. Jedyną ważną rzeczą jest to, żeby mieć. I teraz podpowiem, Michał Wężyk SC, poproszę. Jest gdzieś w tych bagażach wszystkich. I teraz tak, albo musicie mieć możliwość sterowania bezprzewodowo z poziomu aparatu taką lampą błyskową, co posiada większość modeli, tak globalnie wszystkich marek, ale nie wszystkie, to jest ważne, albo zaopatrujemy się w tak zwany przedłużacz, to może mieć do kilku metrów, to można kupować pojedynczo albo podwójnie i taki przedłużacz umożliwia z jednej strony zamocowanie lampy błyskowej, a z drugiej strony wpięcie się do aparatu, czyli tak jakby aparat był fizycznie podłączony z lampą błyskową. To jest warunek konieczny, bo to, co my będziemy za chwileczkę tutaj pokazywać, to jest modelowanie światłem, a żeby światło można było modelować, to ta lampa nie może być na aparacie fotograficznym. I to jest pierwsza rzecz, czyli albo sterowanie bezprzewodowe, albo lampą błyskową. I teraz jak już mamy tą lampą błyskową, to trzeba wpaść na jakiś genialny pomysł, jak tą lampę, no bo załóżmy, że i tutaj kto pierwszy, chętny, to uruchamiamy sobie lampę błyskową, ja ją dam tutaj, ona jest w tej chwili ustawiona jako odbiornik i będzie mogła być wyzwalana, że tak powiem, fizycznie. Na chwileczkę ten statyw odłożymy. Ja wezmę sobie aparat. I teraz rzecz, którą zrobię, to jest, po pierwsze, muszę ustalić jakieś parametry ekspozycji, tak, żeby te zdjęcia mogły wychodzić. Tak jak powiedziałem, będziemy bazować na jednym źródle światła i pamiętajcie, to wszystko, co tu mamy, mamy światło zastane. Ja teraz ustawię aparat w taki sposób, żeby tego światła zastanego po prostu nie było. Czyli ustawiam bardzo krótki czas naświetlania, 1/200 sekundy. Ustawiam przysłonę 8. Ustawiam czułość, dam 200 sobie, pozwolę sobie na 200 ISO. I teraz sprawdzę, czy przy tych parametrach, w ogóle mi wychodzi jakiekolwiek zdjęcie. Oczywiście bez dekielka, pamiętajcie, dekielek zdejmujemy. Ja tak często robię, jeżeli ma działać autofokus, to musi być oczywiście włączony, to są takie rzeczy, ja robię zdjęcie i to zdjęcie powinno się za chwileczkę tutaj wyświetlić i powinniśmy ujrzeć po prostu czarny ekran. Dobrze, bo ja robię rawę, ja może się, słuchajcie, bo to jest jednak siła transmisji, ja zrobię tak, że będę robił po prostu JPEGi, to nieduże JPEGi.
dzięki temu ta transmisja będzie szła po prostu szybciej, bo tu nie chodzi o to, żeby później obrabiać te zdjęcia. I za chwileczkę, jak tylko to zdjęcie dojdzie, słuchajcie, ten akurat wziąłem na szczęście może aparat, który robi bardzo duże rawy, ale to akurat nie ma znaczenia. W każdym razie musimy wyciąć światło zastane, tak żeby ono nie istniało. I tutaj podpowiem, że gdybyście robili te zdjęcia na tle okna, czy na tle balkonu, czy takiej ściany światła, to będzie bardzo trudne. Natomiast jeżeli z tyłu jest cokolwiek innego, albo sobie to zasłonimy, to jest tylko i wyłącznie kwestia. Oczywiście pracuję w tej chwili w trybie manualnym. I teraz, wiesz co, sekundkę, bo ja tutaj... Dobrze, to co się w tej chwili wyświetla, to jest właśnie to zdjęcie, które zrobiłem, czyli bez. To oznacza, że jest dobrze. To znaczy, że to co widzicie w ogóle nie wychodzi na zdjęciu. Ja spróbuję zrobić takie jedno zdjęcie, znaczy nie, to światło jest tak fatalne, że nie muszę robić zdjęcia, żeby wam udowodnić, że to jest. Ja, żeby uniknąć tutaj dodatkowej ilości przewodów, z tego aparatu posłużę się sterowaniem, użyję sterownika zewnętrznego tak, żeby mieć 100% niezawodności. Pamiętacie, że w niektórych aparatach można to robić przy pomocy wbudowanej lampy błyskowej, czy będziemy na kablu. To nie ma żadnego znaczenia. I w tej chwili wezmę sobie, ustawię ten sterownik tak, żeby pracowała mi tylko i wyłącznie jedna lampa błyskowa. Ja to wszystko to robię tutaj na żywo. I teraz tak, ja muszę sprawdzić parametry. Jest to grupa pierwsza, kanał pierwszy. Grupa pierwsza, kanał pierwszy. Dobrze. I poproszę tak, ja będę przymierzał się do zdjęcia, możemy na ty, przepraszam, bo Paweł, i teraz tak, poproszę cię, abyś trzymał lampę tak, jak miałbym ją założoną na aparacie, czyli tutaj z tej strony. Ja będę przymierzał się do zdjęcia i świecimy w modelkę tak, jakby była na aparacie. Robimy bach. Powstaje zdjęcie, jak myślicie, jakie ono będzie, ale bądźcie szczerzy. Znaczy ja powiem coś innego, będzie brzydkie. No wygląda właśnie tak. To jest właśnie efekt takiego błyskania. To zdjęcie wygląda tak, ja tutaj nie bez powodu poprosiłem Sylwię, żeby ubrała się na biało. Bo tutaj czyhaje mnóstwo pułapek technicznych, to jest kwestia ekspozycji. Światłomierz biel przyciemnia, rzeczy czarne rozjaśnia. I takie rzeczy wymagają wprowadzania korekt bardzo intensywnie. Ja zrobię coś innego, mianowicie posłużę się pomiarem punktowym, który skieruję na twarz. Ono powinno być to zdjęcie troszeczkę lepsze. Jeszcze zróbmy raz tą seryjkę. Na razie nie będę tutaj się bawił w jakieś nadmierne komponowanie, ale chodzi o to, żebyśmy zobaczyli po prostu efekt. Za chwileczkę się załaduje to drugie zdjęcie. Powinno być minimalnie. Jest. No tutaj chyba nie przeskoczymy możliwości rzutnika, jeżeli chodzi o to. Czy na ekranie ono wygląda tam w ogóle inaczej, czy jest różnica? Jest ciemniejsze. Czyli tutaj to nam nic nie pomoże. Czyli musimy się bawić po prostu korekcją. I teraz ja o guzikach korekcji zawsze mówię o jednej rzeczy. To są guziki codziennego używania. Czyli musimy zrobić pierwsze zdjęcie po to, żeby zobaczyć w ogóle, jak to wychodzi. I dopiero potem zaczniemy sobie tym modelować. No ale samo to światło, jak już jest beznadziejne, to może jak damy je z innej strony, to może z tego coś wyjdzie. I teraz co to znaczy z innej strony? Z prawej, z lewej? Proszę spróbować. To, z tej strony, tak? No dobra, to ja w takim razie tutaj posłużę się, zrobię taki ciaśniejszy kadr. Dobra. Nie błysło? I tutaj dochodzimy do takich rzeczy. Każda lampa błyskowa, jak sterujemy bezprzewodowo, ma taki odbiornik. I ten odbiornik, czyli tutaj ten czujnik, musi widzieć to, co się dzieje tutaj. Czyli nie wolno go zasłonić. Czyli ja tutaj zrobię, poproszę, o właśnie taki subtelny, delikatny uśmiech i teraz błysnęło. Zobaczymy, że to światło, oświetlenie wygląda zupełnie inaczej, ale wygląda równie źle. Można przeczytać w niektórych książkach, wow, ale oprócz źródła światła stosuje się blendy, odbłyśniki. Teraz ciebie poproszę, abyś wziął taki duży styropian. Styropian jest, zaraz Michał przyniesie. No to bierzemy się za odbłyśnik. Zobaczymy, co możemy zrobić przy pomocy, jak powiem,
Właśnie a propos wyposażenia studyjnego, gdzie kupimy odbłyśniki? W sklepach budowlanych, nie, w Ikei nie, bo tam nie sprzedadzą nam styropianu budowlanego. Kupujemy go w paczkach bodajże po 4 czy 6 sztuk. No i teraz poproszę Cię, abyś odbił to światło na twarz modelki. Teraz, gdzie taki odbłyśnik powinien się znaleźć? Słuchajcie, czy gracie w koszykówkę albo w bilardę, albo coś w tym stylu? Kto gra? Ale ręka wysoko. No to reszta wie, w co musi zacząć grać. Znaczy, jeżeli nie będziecie w którąś z tych dyscyplin chociaż trochę trenować, to dobrymi fotografami w studio po prostu nie będziecie. Bo tu jest potrzebna pewna rzecz, zresztą to było na fizyce w szkole podstawowej i średniej. Co się dzieje ze światłem? Światło się odbija, ale na jakiej zasadzie? Kąt wpadania równa się kątowi odbicia, czyli Ciebie poproszę o znowu tą światło z tą strony, abstrahując, czy ono jest dobre, czy złe. I teraz, jeżeli ta lampa ma, ona musi przede wszystkim trafiać nam w koleżankę, tutaj w Sylwię, jeżeli to świeci tak, no to tło musi odbić światło gdzieś tu. Tylko, że, no właśnie, i teraz zaczyna się cała zabawa w odbijanie. Słuchajcie, to jest piekielnie ważne, precyzyjne i jedno z najlepszych narzędzi w ogóle fotografa, ważniejsze niż aparat momentami. I teraz tak, jeżeli ten jakoś tak damy, to zobaczcie, to światło odbija się tak, leci tutaj w bok, a my chcemy oświetlić przód twarzy, czyli my tak naprawdę tą blendę musimy, no bardziej z przodu. Umieszczanie jej z tyłu ma jakikolwiek sens? No żaden, no bo wtedy będziemy oświetlać to, co jest z tyłu, czyli musimy gdzieś tutaj. I teraz to, jak intensywnie odbijamy to światło, zależy praktycznie tylko i wyłącznie od odległości i powierzchni. Czyli poproszę Cię o, znaczy może pionowo, bo robimy zdjęcie pionowe, to w takim razie pionowo i spróbujemy te cienie niektóre rozbić. Dobra, ale tak nad głową trochę leci. O, dobra. Bliżej tą blendę, jeszcze bliżej, dobra. I teraz zrobimy pierwsze zdjęcie i zobaczymy, jak to w ogóle wygląda. Ja zrobię sobie też tutaj taki ciasny kadr. Błysnęliśmy. Na razie abstrahując jeszcze od ekspozycji i tego typu rzeczy. Michał, poproszę Cię, abyś... tak, to jest to zdjęcie. Zaraz ja wprowadzę ekspozycję na plus, żeby one były dużo jaśniejsze. A teraz poprzednie jeszcze mi daj. Dobrze, widzicie, tu jest wyraźnie widać, że zdjęcie jest ostrzejsze, ma głębokie cienie, a w drugim te cienie zrobiły się troszeczkę płytsze. Ja spowoduję, że ta lampa będzie błyskała po prostu dużo mocniej. To wszystko działa w automatyce, natomiast tutaj niestety, ale musicie wybaczyć jedną rzecz. To jest rzutnik, który pracuje w rozdzielczości 800x600, bardzo stary rzutnik i on po prostu wielu rzeczy nie będzie w stanie pokazać tak, jak to powinno być. Zrobimy powtóreczkę. Ja wymuszam w tej chwili na... Błysnęło? Nie błysnęło. A, widzicie. To jest kolejna rzecz i tu jakby ja poprosiłem o to, żebyśmy byli przygotowani tak, jak normalnie się człowiek przygotuje, a normalnie człowiek, jak się przygotowuje, to zapomina zawsze o czymś. Ja na przykład nie sprawdziliśmy baterii. Skończyła się bateria. Ale jak powiem, jesteśmy przygotowani na taką ewentualność, także to nam nie przerywa zdjęć. Ja jeszcze sobie sprawdzę jedną rzecz tutaj na tym wszystkim. Okej, dobra, wszystko gra. Za chwileczkę będziemy mieli zasilanie. I to a propos właśnie, bateria w lampie błyskowej. Pamiętajcie, w takiej zabawie zużywa się bardzo, błyska się bardzo dużo, jest bardzo dużo zdjęć próbnych, w związku z czym taki jeden komplet baterii idzie po prostu błyskawicznie. I naprawdę jest to ciężkie zaskoczenie, jak na przykład robimy sobie zdjęcia wieczorem, baterie się kończą, akumulatory są rozładowane, ładowarka będzie je ładować 12 godzin, a nagle się okazuje, że oprócz stacji benzynowej, plus 1, 7, a oprócz stacji benzynowej, która jest 20 km stąd, wszystko jest zamknięte. Wjeżdżamy na stację, właśnie się paluszki skończyły. A to nie chce na, a to na gniazdku nie chce działać, tak? To o takich rzeczach też warto pamiętać. Dobra. To zdjęcie, i teraz tak, to co ja robię w tej chwili, czyli ustalanie, nie błysnęła, to znowu nie widziały się czujniki, to w dół, ale nie w tam, tylko we mnie. Nie, jeszcze, o tak, o właśnie tak. I w tej chwili ten sygnał będzie się widział. Poszło? Nie poszło. Już sekunda, ja już wiem, co jest grane. Tu mamy taką jedną rzecz, jak kanał komunikacji jest inaczej ustawiony, bo tam jest jedynka, tutaj jest dwójeczka, ale teraz już powinno zadziałać. I błysnęliśmy sobie. Dobrze, mamy to zdjęcie i teraz sobie zobaczymy, co nam z tego wszystkiego wyszło. O. Tak, lampa działa, bazujemy na pomiarze światła, który
jest w aparacie, o, i tak będę wyświetlał te zdjęcie. To jest mocna korekta. I teraz proszę popatrzeć. Daliśmy ostre światło z tej strony, abstrahując w ogóle od kierunków i takich innych rzeczy, to światło daje nam bardzo ostre cienie. I ja może w tej chwili odłożę na sekundę aparat. I pamiętajcie, jeżeli fotografujecie ludzi, to poza fotografią bardzo charakterystyczną, taką, gdybyście komuś chcieli pokazać jego wszystkie wady skóry, zmarszczki, te inne rzeczy, nie używamy światła bezpośredniego. Bardzo rzadko. Fotografia efektowa, efekciarska, to wtedy tak. Czyli posiadanie samej lampy błyskowej to jest troszeczkę mało do tego, żeby zrobić zdjęcie. To światło, które wylatuje z lampy błyskowej, czy to będzie taka studyjna, czy jakiekolwiek inne źródło światła, musi zostać zmodyfikowane. Musi się coś z nim stać, bo w przeciwnym wypadku będziemy uzyskiwali niestety tego typu efekty i nic dobrego z tego po prostu nie wyjdzie. I teraz tak, ja tutaj poprosiłem kolegów o to, żeby tutaj, no właśnie, trzymali sprzęt. Możecie używać znajomych do tego, ale jak myślicie, ile oni wytrzymają? Z tak ręką, tak precyzyjnie? Ten proces może zająć dużo, dużo, dużo czasu, ale my zrobimy sobie coś takiego. Mianowicie zamontujemy tą lampę na statywie, tak żeby ona była zablokowana, natomiast postaramy się to światło pomodyfikować, czyli będziemy używali różnych modyfikatorów. Ciebie za każdym razem będziemy robili dwie wersje zdjęcia. Pierwszą wersję taką, że mamy samo źródło światła, a drugą, że dodatkowo będzie odbicie. I teraz poproszę cię, abyś wyposażył się tutaj w tym kąciku. Jeszcze tam są, jest mała i duża blenda. To jest tam za ścianką, za chwileczkę. Tam jest Szymon, to ci pomoże. Albo zaraz Michał, a ja użyję po prostu kilku malutkich gadżetów, żebyśmy mogli wziąć i zamocować tą lampę błyskową. Już mam tutaj, to są do tego specjalne sanki po prostu. Ja ją zamocuję na statywie. Natomiast oczywiście, słuchajcie, te gadżety, których my tutaj używamy do tego, ja tu mam akurat profesjonalne rozwiązania, natomiast pamiętajcie, że te rzeczy kosztują albo 10 zł, albo 100 zł, albo 1000 zł. Nic nie stoi na przeszkodzie, że jeżeli ktoś ma taką smykałkę, nie wiem, czy kojarzycie, ale kiedyś był taki człowiek w telewizji, chodziły takie programy, Adam Słodowy, zrób to sam. To tego typu umiejętności się bardzo, bardzo przydają. Jeżeli ktoś ma smykałkę do takich rzeczy, to w ogóle bajeczka. Ja tą lampę skieruję. Teraz uwaga. Tutaj ja już postaram się ustawić to światło troszeczkę bardziej prawidłowo. Teraz popatrzcie. Twarz Sylwii to jest twarz, ale oprócz tego są włosy. I teraz będziemy robili lekkim profilem, ale fryzura jest tak ułożona, że tu jest twarz, tak? Czyli jeżeli będziemy świecić stąd, to zrobimy głębokie cienie. My musimy sobie umieć wyobrazić to, używając błysku, w szczególności takich lamp, nie widzimy efektu. My ten efekt dopiero zobaczymy na zdjęciu próbnym. Dlatego trzeba przewidzieć, co się stanie. Jeżeli ja świecę stąd, to tu wszędzie powstaną cienie, łącznie tutaj. Ta część twarzy będzie oświetlona tylko lekko odbitym światłem, mocniej lub słabiej, w zależności od tego, czym będziemy odbijać. W związku z czym tu już, jakby na taką logikę fotograficzną, aż się prosi o to, żebyśmy jednak spróbowali dać światło z tej strony. I teraz, gdzie dawać to światło? Czy dawać to światło z przodu, czy dawać to światło bardziej pod kątem, a może całkiem z boku? I tak naprawdę, gdybyśmy mieli ustawiać światło, możemy sobie zdefiniować kilka takich stref. Światło idealnie frontalne, możemy mieć światło całkowicie boczne, albo światło w kontrze, które jest gdzieś tam z tyłu, z góry, z jednej wysokości, czy z dołu. To już są sprawy wtórne. My się posługujemy dzisiaj jednym źródłem światła i staramy się z niego coś po prostu wycisnąć i damy sobie to światło w tej ćwiartce, czyli ani z przodu, ani z boku, gdzieś tutaj w tym obszarze. Tutaj mam nadzieję, że ten statyw nie pofrunie. I teraz tak, odległość, w jakiej znajduje się źródło światła. Pamiętajcie, że te lampy, którymi my się amatorsko posługujemy, one nie grzeszą jedną rzeczą, mianowicie mocą. Nie są zbyt silne, w związku z czym odejście zbyt daleko spowoduje, że będziecie musieli albo otworzyć przysłonę, albo podnieść czułość, co spowoduje generalnie rzecz biorąc utratę pewnych rzeczy na zdjęciu, albo głębi ostrości, albo kwestii jakości. Ale też z drugiej strony nie będziemy świecić gdzieś z takiej odległości. To musi być jakiś zdrowy rozsądek i do tego dojdziecie trochę metodą prób i błędów. Ja ten statyw podniosę na taką wysokość, żeby to światło było trochę powyżej głowy osoby fotografowanej. My tutaj sobie to poblokujemy, no i zobaczymy. Czujnik, którym ja będę używał do sterowania, znajduje się w tą stronę, w związku z czym będzie widział sygnał sterujący. I teraz tak, czyli będziemy mieli reflektory z tej strony. Ja proponuję, abyś w tej chwili wziął może blendę, zamienimy sobie na blendę i zobaczymy, co jesteśmy w stanie zrobić. Tylko właśnie białą. I teraz tak,
lampa błyskowa musi trafić centralnie, tu trzeba sobie wyobrazić po prostu, trafiamy centralnie w obiekt, który fotografujemy. Tutaj tymi rzeczami można manewrować, to wszystko jest tutaj elegancko ruchome i jeżeli ja sobie poprowadzę linię, to to musi, mnie interesuje twarz, czyli tutaj jest główny strumień światła. Oczywiście ta lampa świeci tak, ale to, co ja bardzo często zauważam u osób, które gdzieś tam w plenerze podpatruję, jak fotografują, że ludzie generalnie nie trafiają światłem w obiekt fotografowany. Ta osoba fotografowana często dostaje rykoszet i to już jest bardzo często powód do radości. To tak jakbyście tylko połową samochodu trafili do garażu. Pół wjechało, pół nie, następnym razem może się uda. Ale to nie może być tak, że całe życie wjeżdżacie tylko połówką. Tak więc trafiamy tutaj i znowu zrobimy sobie zdjęcie, ale już z tej strony oświetlając. Ta lampa z definicji będzie świecić dosyć szeroko. Ja wysunę tutaj taki rozpraszacz, który spowoduje, że to światło będzie rozchodziło się po bokach i zrobię kolejne zdjęcie. Zwróć uwagę, że na tych zdjęciach, które robię, w ogóle nie widać tych regałów, nie widać tych półek, nie widać tego czegoś. To, co jest oświetlone, jest. To, co nie jest oświetlone, nie jest. Światło zastane dla nas nie ma większego znaczenia. Teraz na razie bez, dobrze? Na razie bez. Ja tutaj zrobię znowu takie bardzo proste zdjęcie. I za chwileczkę ja tutaj, może się wycofam. O, widzicie, to światło jest ostre i ten cień pojawia się z zupełnie innej strony. I teraz twoim zadaniem jest rozbić ten cień. Możesz bardzo blisko podejść blendą, tak żebym ja mógł wyżej ją troszeczkę, jeszcze wyżej. O, dobrze, teraz bardziej pionowo i teraz przód jeszcze, o tak, wyżej trochę. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja postaram się utrzymać mniej więcej ten sam kadr. Czy będzie różnica? Widzicie, minimalna różnica jest. Czyli tutaj doszło troszeczkę światła. Oczywiście tutaj poprawkę bierzemy na to, że ten rzutnik jest dosyć kontrastowy, ale tak czy inaczej ten cień, który jest tutaj pod brodą, jest paskudny. On poniekąd wynika z tego, że to jest ostre światło. To teraz co możemy zrobić, czego możemy użyć, czyli może inaczej, co możemy władować w tą ścieżkę, żeby to światło było fajniejsze? Dużo różnych rzeczy. Może zacznę od tego, co jest w kuchni. A propos grilla, o którym mówiłem. Czy to może być użyte? Od tego można byłoby zacząć. Poproszę, tego będziemy zajmować. I teraz słuchajcie, jeżeli ta lampa świeci jakimś tam szerokim kątem, to to musi być ustawione tak, żeby lampa oświetliła nam całą powierzchnię. Bo jeżeli damy za blisko, to tak naprawdę dalej nic się nam nie zmieni. Bo to jest malutka, bo chodzi o powierzchnię, która świecąca. I w tym momencie dla nas źródłem światła przestaje być lampa błyskowa, a staje się ten talerz. Nie wiem, czy są większe talerze do grilla, ale mam nadzieję, że są. I wtedy to robimy. Taki plastik jest przeźroczysty, aczkolwiek proszę pamiętać, tu będą bardzo duże straty na świetle. Ale może damy radę. Ja najwyżej podniosę czułość tak, żeby ta lampa się jednak wyrabiała. Tutaj musimy bazować ciągle na tym samej pozycji. Sylwia, jesteś niesamowicie cierpliwa. Wszyscy ci będą dziękować na koniec. Dobrze, jest już inny modelunek światła. To światło wygląda inaczej. Teraz dołożymy blendę. Dokładamy blendę. No ale właśnie, teraz popatrzcie. Światło leci tak, odbija się tak. A światło, o właśnie, tu, tutaj, ten przód. Właśnie większość osób trzymających blendy robi coś takiego, czyli zawraca światło tam, skąd przyleciało. Właśnie ten to bilard. Tak, tak, tak. I tutaj trzeba umieć sobie to wyobrazić. W momencie, słuchajcie, na to może być jedna rada. Ja tutaj teraz tego nie zrobię, bo akurat nie miałem takiej małej latarki, ale możecie sobie wziąć, gdzieś dostać diodówkę, małą taką latareczkę diodową, która świeci światłem, ale nie takim punktowym, chociaż taka też mogła być, ale rozproszonym. I można ją sobie po prostu taśmą klejącą albo na rzepa przykleić tutaj. I będziecie mieli tak zwanego pilota. Światło pilotujące. Będziecie wiedzieć, co się dzieje. I wtedy, używając takiej płaszczyzny, będzie łatwiej pokierować światłem. Ta lampka nie będzie miała praktycznie żadnego znaczenia w ekspozycji, natomiast może się świetnie przydać do tego, żeby właśnie wymodelować światło. I teraz zobaczymy, co jesteśmy. Jeszcze bardziej zadzieramy ten przód. No dobrze, a teraz musisz cofnąć tą blendę, bo ja jednak mam ją w kadrze. O, teraz, tak? Robię zdjęcie i patrzymy, co jest. Poprzednie, Michał, poproszę. To jest bez. A to teraz?
Jest minimalna różnica w cieniu. On jest, znaczy, widać tutaj przede wszystkim, że się coś rozbija, ale tak czy inaczej nie jest dobrze. Czym to jest spowodowane? Użyłeś po prostu za małego talerza. Ale od czegoś trzeba zacząć. Dobra. Słuchajcie, teraz jest jeszcze lato, ale te deszcze i takie inne rzeczy się zdarzają. Natomiast można dostać kiedyś jak... Teraz nie widziałem, żeby w Polsce ktokolwiek się chronił parasolem od słońca, chociaż są takie, teraz zapowiadam 30 parę stopni upału i taka parasolka nam przyda, prawda, na spacer od słońca, biały odbija. Ale to jest parasolka fotograficzna, jeszcze jej nie będziemy mocować, ale poproszę cię, abyś przytrzymał, bo tutaj jednak będzie. I teraz uwaga, cała zabawa polega na tym, że jeżeli zdecydujecie się kiedykolwiek na używanie parasolki, takiej fotograficznej, to należy tak umieścić palnik, żeby lampa świeciła po osi parasolki. Czyli w środek. Czyli tutaj musimy, o właśnie, tak zrobić, a równocześnie, żeby, może inaczej, tutaj jakoś tak z tyłu, żeby nie zasłaniać dłonią, ale żeby to wyszło. A później zastanowimy się, jak to wszystko pomocować. I teraz mając tą parasolkę, poproszę cię też o blendę. No i znowu, właśnie, o, a nawet bardziej, o bardziej bym powiedział z tej strony, tak. O, jakoś tak. I zrobimy powtórkę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobrze. Mam nadzieję, że lampa się wyrobiła. Widzicie? Absolutnie, zupełnie inaczej wygląda twarz. Zupełnie inaczej wygląda cień. Nagle, Michał, poproszę cię, abyś wrócił tak przez kilka zdjęć od tego pierwszego, gdzie mieliśmy to taka masakra troszeczkę świetlna. I sukcesywnie dochodzimy do metodą kolejnych przybliżeń do tego, co będzie tutaj na końcu. Zwracajcie uwagę na to, co się dzieje właśnie w cieniach. Te cienie nagle, one są, one nie wyparowały, nie znikły, ale stały się fotograficzne. I zwróćcie uwagę, aparat plus lampa błyskowa to jest trochę mało. Pojawia się coś, co znajduje się po drodze. I teraz nie wystarczy cokolwiek założyć na lampę błyskową, liczy się powierzchnia tej rzeczy, którą tu robimy. Natomiast gdybyśmy chcieli uzyskać coś bardzo, bardzo dużego do rozpraszania, jak zrobić w warunkach domowych duży rozpraszacz? Prześcieradło. No mam prześcieradło, aczkolwiek ja je użyję do czegoś zupełnie innego, ale słuchajcie, no niestety, ale prześcieradło ma jedną wadę. Zabiera za dużo światła. Ta parasolka przepuszcza 50% światła, prześcieradło przepuści może z 15-20. Za duże straty. Co może być? Mamy tu architektów? No pergamin nie do końca. Kalka techniczna. Dobrze, Michał. Kalka techniczna. Tylko skąd wytrzasnąć taką dużą kalkę techniczną? No słuchajcie, nie muszę dużo mówić. Idziemy do sklepu z artykułami kreślarskimi i kupujemy sobie po prostu rolkę. Można się zrzucić w kilka osób. To jest nówka sztuka, bo nie chciałem ucinać kawałka przed. I zrobimy sobie takie rozproszenie. Tu potrzebujemy jeszcze jednej osoby do pomocy. Ktoś chętny? Śmiało, śmiało. Wasze zadanie będzie polegało na tym, aby, no właśnie, z jednej strony trzymać na górze i rozciągnąć to też na dół. I zróbcie taką powierzchnię, powiedzmy, rozwijamy, wystarczy. I teraz pod kątem, tak? Zwróćcie uwagę. Lampa błyskowa będzie musiała nam, ja ją cofnę może, będzie musiała nam oświetlać całą powierzchnię tej kalki technicznej, czyli ja muszę jakoś sensownie palnik ustalić. I w tym momencie ta powierzchnia, jak dostaje z tej strony światło, staje się, i tutaj już pokazuję, całą powierzchnią świecącą. I zobaczymy, jak modelunek. I no tutaj właśnie, panowie mają ograniczony wzrost po wyciągnięciu ręki, a za chwileczkę będziemy majstrować, żeby z tym sobie też poradzić. I w tej chwili zobaczymy sobie, jak będzie wyglądało to zdjęcie. Oczywiście płaszczyzna odbijająca będzie potrzebna, i tutaj już wiemy, jak to najlepiej wykorzystać. I ja zrobię pierwsze zdjęcie. O, właśnie. Uczymy się od fachowców. Gotowi? Błysnęło? Błysnęło. Dobrze. Zobaczymy, co z tego wyszło. Porównanie do poprzedniego. I teraz. Widzicie, jest dużo bardziej miękko. Uzyskaliśmy zmiękczenie całego rysunku. Im większa powierzchnia, tym jest mniej cień. Z czego to wynika? Panowie, stańcie z kalką techniczną z tej strony.
tak jakbyśmy świecili z tej strony. Sylwio, ciebie poproszę, abyś popatrzyła się w kierunku kalki technicznej. Przesiądź się po prostu, tak żeby była do przodu. A ja wytłumaczę, o co chodzi. Przybliżcie się z kalką techniczną. I teraz popatrzcie. Nie, po prostu się obróć tak w kierunku, bo tu musimy jakby geometrię całej zabawy zrobić. Teraz popatrzcie. W momencie, kiedy jest punktowe źródło światła, ono świeci promieniście w tę stronę, czyli tutaj wszędzie porobią się cienie. Kalka techniczna, jeżeli z tyłu zostanie oświetlona równomiernie, ona świeci środkiem, ale świeci też tymi brzegami. I teraz, o ile źródło światła tu robiło cienie, o tyle ten brzeg kalki technicznej te cienie nam po prostu rozbija. Dzięki temu one po prostu zanikają. I teraz kwestia wielkości tylko i wyłącznie źródła światła, które dobieramy eksperymentalnie. Oczywiście tutaj wystarczy przybliżyć, oddalić o parę centymetrów i też to się będzie zmieniało. I teraz, żeby tym manewrować wszystkim, musimy sobie po prostu trochę poeksperymentować. Teraz zwróćcie uwagę, jak cierpliwa musi być osoba fotografowana, ta, na której uczymy się takie rzeczy robić. To musi być nieskończona cierpliwość i ta osoba musi dostać nieskończenie wiele różnych, nie wiem, fajnych, wyjść do kin, kolacji czy innych rzeczy. I tak to właśnie wygląda. I teraz, jak coś takiego zamocować w przestrzeni, bo nie zawsze będziemy dysponowali dwoma bardzo cierpliwymi osobami. Czy można to jakoś zamocować? No tu przydaje się, nie wiem, każdy trzepał dywan, prawda? Bierzemy się za zbudowanie trzepaka. Ja odwiedziłem sklep, znaczy dział ogrodniczy dokładnie wczoraj. Michał tu przynosi mi z zaplecza te wszystkie rzeczy. Proszę popatrzeć. Są droższe i tańsze rzeczy. Ja osobiście wolałbym rurki aluminiowe, ale one są takie małe, kosztują tam koło, nie wiem, chyba 10 zł czy coś takiego, czy kilkanaście, ale jednometrowe. Nie udało mi się znaleźć dłuższych i teraz można by je sklejać czy robić jakieś dziwne rzeczy, ale do nich może wrócimy później. Natomiast znalazłem takie plastikowe pręty, które służą do czego? No, wbijam w doniczkę i żeby mi kwiatek prosto rosnął, prawda? Natomiast popatrzcie, przekładamy to. I teraz już kwestia tylko zbudowania dwóch podpór. I teraz, słuchajcie, czy to będą dwa regały, cokolwiek to będzie, chodźcie na tą stronę z powrotem, czy cokolwiek to będzie, my to sobie zamocujemy. Na razie mamy tylko jedną podporę, czyli ja to zrobię. Dobra. I to blokuję. Za chwilę musimy to zrobić z drugiej strony. No i nie mam drugiego statywu. Czy ja mogę coś zaimprowizować? No i teraz powstaje pytanie, czy na przykład nie przesunąć regału. Nie. Taśma klejąca służy do wszystkiego. Oczywiście mogę podwiązać sznurkiem na górze, do żyrandola na przykład. Tylko pamiętajcie, czy to wytrzyma konstrukcję, bo jak się żyrandol zrzuci, to nie będzie. Dobrze, ja na razie wykorzystam ten statyw, bo to nam będzie potrzebne. Lampę błyskową weźmiemy sobie do ręki. Czyli potrzebujemy klampa. Klampa. Jest jeden tutaj. Klamp, czyli to imadełko. O. Takie, znaczy to jest znowu fachowe imadełko, nazywa się to Super Klamp. Natomiast z drugiej strony, no właśnie, tutaj widzicie, zabrakło trochę równej powierzchni. Musimy troszeczkę pokombinować. Tam trzeba podnieść to odrobinkę. I w ten oto sposób, bardzo prosty sposób, jesteśmy w stanie sobie, nawet na wysoką, na dosyć dużą wysokość, jesteśmy w stanie sobie podnieść płaszczyznę, która nam rozprasza światła, przez którą będziemy po prostu sobie świecić. Prosta konstrukcja. To, jak zostanie to zrobione u was, to naprawdę na zdjęciach tego, tej całej konstrukcji, które będziemy sobie budować, po prostu nie będzie widać. Będzie to po prostu niewidoczne. Nie wiem, wam chyba zrobię małą przykrość, mianowicie zasłonię wam trochę Sylwię. Tutaj musi być luz, bo ja jednak będę potrzebował ją tutaj oświetlić. Będziecie ją widzieć na zdjęciach, a my sobie tutaj będziemy właśnie tak z boku. Dobra. Mogę do mnie. Dobra, zostajemy tak. Ciebie proszę, abyś wymienił na dużą blendę. Tak, zwiększymy powierzchnię odbijającą. Jak zbudować ścianę taką odbijającą z bieli? Najprościej. Kupujemy paczkę styropianów, kupujemy do tego taką szarą taśmę montażową i sobie po prostu to sklejamy. No i normalnie w świecie. My tutaj mamy, tylko jest wersja biała. Dobrze, my musimy mieć na białą, to zaraz zamienimy.
Słuchajcie, to jest zresztą jedno z podstawowych narzędzi w studio. Szara taśma montażowa, tylko dobrej jakości. Taka, która po pierwsze się drze łatwo, po drugie nie zostawia kleju. Jest dużo też kiepskich takich, które klej zostawiają i tych nie używajcie, bo będziecie mieli później problem z wyczyszczeniem wszystkiego po tym kleju. Natomiast dobra, jak nawet przez kilka godzin coś będzie sklejone, to nie zostawi. Natomiast gdybym ja chciał płaszczyznę odbijającą, może już odsłonimy Sylwię, bo tu będę chciał pokazać parę rzeczy. Szymon pomoże przełożyć na biały. Słuchajcie, gdybym ja chciał na przykład, właśnie nie miałbym kolegi do styropianu, jak taki styropian zamocować po prostu w przestrzeni? Pojawia się pewien problem. No bo tak fajnie ustalić, gdzie on ma być, natomiast umocować go. Można kupić specjalne uchwyty, ale to trzeba znowu wydać pieniądze. I to jest odkrycie, które dokonałem dokładnie dzisiaj rano. Mój mały styropian, ten lekki może, jakbym dostał. Słuchajcie, nie wiem dlaczego, ale ciągle zostajemy w klimacie grillowym. Kojarzycie to? I teraz popatrzcie, co ja zrobię. Wbijam to w styropian. Oczywiście to wymaga trochę zachodu i te widelce trzeba po prostu wyprostować. One muszą być proste. Ja miałem akurat taki. On nie jest może najlepszy. I teraz popatrzcie, mając taki uchwyt, czy ja jestem go w stanie gdzieś tam ustawić jakoś sensownie? No, możesz go trzymać, ale tak naprawdę to już jest żaden problem przymocować go do czegoś, do krzesła, do jakiegoś wysięgnika przy pomocy drutu, taśmy klejącej, czegokolwiek. I wtedy jesteśmy w stanie samodzielnie przygotować sobie właśnie takie studio. Jesteśmy w stanie sobie to ustawić. Jak powiedziałem, Adam Słodowy, zrób to sam. Ja jestem bardzo zadowolony z siebie, że wymyśliłem coś takiego. Chociaż takie coś, słuchajcie, to jest, nie wiem, 6 zł, może 5 zł w jakimś markecie na wyprzedaży. Natomiast taki profesjonalny widelec kosztuje kilkaset złotych. No to jest spora oszczędność. Tylko trzeba mieć do czego to jakby jeszcze dopasować. Dobrze, mamy bardzo dużą blendę. W takim razie robimy oświetlenie, czyli będziemy sobie świecić na mięciutko. Czyli, no nie, przepraszam, ale musimy Sylwię zasłonić. Dobrze, teraz w moją stronę, bo musimy teraz tutaj zrobić. A ciebie poproszę właśnie o wzięcie lampy. Jeszcze podniesiemy może trochę, dobrze? Tutaj to odpinamy. Do góry. No, za wysoko to nie będzie. O, i okej. Okay. Żeby to się nie rozrolowało... Zaraz bym kichnął. Przydają się takie klampy. Gdzie je można kupić? No właśnie, w każdym sklepie budowlanym i przy pomocy takiego jednego uchwytu można to zablokować. To akurat jest świeża rolka, w związku z czym jej rozwinięcie nie grozi, także nie muszę jej tak spinać, ale to też jest bardzo ważne narzędzie. I teraz, słuchajcie, mamy już jakieś oświetlenie, tak? Załóżmy, że mam boczne oświetlenie jednolampowe, mam blendę, która odbija, bazujemy na czarnym tle, czyli z tej strony się nic nie dzieje. No i tutaj, jak już doszliśmy już do jakiegoś oświetlenia, oczywiście tym można modelować, robić je ostrzejsze, można je robić lżejsze, zresztą tu zaczniemy jeszcze troszeczkę kombinować ze światłem, musi się rozpocząć praca z modelką. Praca, która polega na znalezieniu odpowiedniej pozy. O tym, że musimy znaleźć sobie któryś profil, to jest pierwsza rzecz, ale po drugie musimy w tym wszystkim znaleźć jakieś ciekawe ujęcia. No i teraz zaczyna się zabawa. I teraz, Sylwia, będę miał do ciebie teraz prośbę, abyś, tak zrobimy 5 kolejnych zdjęć, a ty zmień zupełnie swoją pozycję, łącznie z obrotami i tak dalej, dobrze? Sylwia jest zawodową modelką, w związku z czym wie, co robić. My to wcześniej sobie uzgodniliśmy, że ja nie będę jakoś mocno sugerował. Natomiast pytanie, skąd wziąć pomysły na to, jak ustawić modela? Z internetu. No i właśnie to jest błąd. Znaczy fakt, że tą rzecz można znaleźć w sieci. Słuchajcie, są katalogi PUS. Nie ma co wysilać się na siłę. Słuchajcie, te rzeczy zostały już dawno odkryte, jak układa się ciało ludzkie. Są gotowe katalogi PUS, z których śmiało możecie korzystać. Oczywiście to nie jest tak, że trzeba się tego sztywno trzymać jak podręcznika, jak schematu, ale to dla was będzie sugestia, co można zrobić z ciałem człowieka, żeby się fajnie ułożyło. Są książki, które drukują takich, to jest nudne strasznie, bo to jest kilkaset takich rysunkowych albo postaci śmiesznie, znaczy beznadziejnie oświetlonych, tak po prostu nijak, które pokazują, co można zrobić, jeżeli chodzi o ustawianie człowieka. Słuchajcie, warto od tego zacząć i poćwiczyć teraz, tylko trzeba mieć osobę, która będzie chciała wam cierpliwie popozować, po prostu. No dobrze, to bierzemy się do roboty. Ja robię ciasne kadry. O, coś takiego zrobimy. To jest pierwszy. To jest druga rzecz. Dobrze, to jest trzecia rzecz.
A teraz, o, dobra. A teraz chciałbym, żebyś też coś zrobiła zupełnie siedząc z boku i, o, właśnie tak. Michał, za chwileczkę wam to wszystko pokażę. Dobrze, dziękuję. Widzicie, co się dzieje. Tak naprawdę, i tu znowu bazując troszeczkę, ja zrobię taki komentarz i odniesienie do jakby powodu naszego spotkania, czyli konkursu. Ja obejrzałem naprawdę te 15 tysięcy zdjęć, poświęciłem im kilka dni. I to, czego już nawet, jeżeli fotografujemy i każemy komuś pozować, bo te zdjęcia, które wygrały akurat, to były te niepozowane na naturalne zdjęcia, to jednak właśnie widać było, po pierwsze, sztuczność, po drugie, jakby czasami właśnie nawet brak pozowania, takie pozowanie na siłę. I teraz chodzi o to, że osoba pozująca, po pierwsze, musi się z daną pozą dobrze czuć, to musi być dla niej naturalne, no i to jest kwestia też swego rodzaju treningu. Gdybyśmy mieli tutaj osobę, która nigdy w życiu nie pozowała, tak naprawdę ja bym poświęcił, nie wiem, 2 godziny, może 3 godziny na zmiękczenie tej osoby. Nazwijmy rzeczy po imieniu. Jesteśmy tutaj fotografami, wiemy, co się robi. Fotograf musi zmiękczyć osobę fotografowaną tak, żeby ona w pewnym momencie już odpuściła. Jak już odpuszcza, czyli rozluźnia mięśnie, a to wtedy zaczyna się fotografowanie. Dawniej chodziły takie historie, że fotograf robił, trzaskał zdjęcia, trzaskał, trzaskał, po czym mówił, o, skończyły mi się filmy. To teraz powygłupiajmy się. I właśnie wtedy zakładał film. Tak to wygląda. Możemy odwrócić krzesełko, tak, żebyśmy zasymulowali coś. I teraz popatrzcie, doszliśmy do pewnego sensownego światła, które jest mięciutkim światłem, które nam nie przeszkadza już, nie robi niczego złego. Natomiast ja wprowadzę w kadr element zwany krzesłem, czyli jego oparcie. I tutaj też będzie miało znaczenie, co się z tym wszystkim dzieje. Ja sobie tutaj troszeczkę palnik skoryguję, żeby on jednak świecił. I teraz popatrzcie, jeżeli ja ustawię sobie światło, to tak naprawdę w tej chwili jedyne, co muszę zrobić, jedyne, co się musi wydarzyć, to jest po prostu złapać kadr, skupić się na pracy z dziewczyną i Michał tutaj w międzyczasie pewnie nam wyświetli te rzeczy. I to się musi zacząć dziać, czyli nie, w ogóle nie zajmuję się sprzętem. Światło jest ustawione, tylko jest bardzo ważna jedna rzecz. W przypadku osoby, która jest fotografowana, w przypadku, kiedy mamy to wszystko poustawiane, ważne są odległości. Nie może dochodzić do czegoś takiego, że ta osoba jest raz bliżej, raz dalej i tak dalej, bo wtedy będziemy musieli rzeczy związane z ekspozycją ustawiać jeszcze raz. To jest, światło jest ustawione w studio, w fotografii studyjnej. Jest tak, że światło ustawiamy na ten punkt. To jest ta przestrzeń. Bardzo trudno jest ustawić światło na dużą przestrzeń. Znaczy, w warunkach amatorskich jest to prawie wykonalne. Czyli fotografujemy w jednym miejscu, nie ma bliżej, dalej, to ja zmieniam swoją pozycję, ewentualnie obracam modelkę, ale jest pewna oś, czyli ja kąta też nie zmieniam, bo ustawiłem tak światło i te odległości. Oczywiście bazując tutaj na automatycznym systemie pomiaru światła, mam tutaj pewną dowolność. To znaczy mogę poprosić, żeby Sylwia podeszła bliżej czy dalej i system powinien mi to skorygować, bo on cały czas mierzy światło do każdego zdjęcia, plus ta korekta, którą ja wprowadziłem. Ale gdyby to była lampa błyskowa czy reflektor, który nie komunikuje się ze światłomierzem, nie ma tutaj komunikacji, nie ma pomiaru przez systemy pomiarowe aparatu, to wtedy każde kilka centymetrów do przodu czy do tyłu robi różnicę. Że może inaczej, w procentach by to trzeba było określić. To proszę o takich rzeczach po prostu pamiętać. Ja jeszcze zrobię parę takich kadrów, które pozwolą mi właśnie, teraz ja w ogóle sobie zmienię kąt i rozszerzymy sobie troszeczkę kadr. O właśnie, to jest pierwsza rzecz. Ja sobie zrobię tak, ja sobie zrobię tak, w ogóle, o może, od takiego ujęcia. Dobra. I teraz będę, dobra, dziękuję. I teraz powiem jeszcze o jednej rzeczy, na którą warto zwrócić uwagę. I to jest duży problem. Nawet specjalnie odłożę, o, tutaj już gdzieś tam polecieliśmy z ekspozycją. Widzicie, zmieniły się odległości. Sylwia odchyliła się troszeczkę do tyłu i wyszła w ogóle z miejsca, gdzie jest światło. I to są właśnie takie... Znaczy, nie ma co się przejmować takimi rzeczami w trakcie sesji. Po prostu się te zdjęcia najnormalniej w świecie wyrzuci, ale musimy mieć świadomość tego, że takie rzeczy się dzieją. Natomiast dwie rzeczy. Generalnie na tym zdjęciu się skupimy. Oko.
Oko jest rzeczą piekielnie ważną w takiej fotografii i ten kontakt wzrokowy musi być nawiązany. Znaczy musi być nawiązany. To nie jest obowiązek, ale tak zdjęcia wyglądają zazwyczaj lepiej. Ale po pierwsze, jak wygląda oko? Te oczy teraz są bardzo ciemne. Są bardzo ciemne. Tęczówka jest otwarta, źrenice są bardzo duże i one są czarne, one zawsze są czarne. Przy takim oświetleniu czerwone oczy wam nie wyjdą, chyba że macie osobę, która ma jakby genetycznie uwarunkowania do tego, żeby wiecznie mieć czerwone oczy. Natomiast jak zrobić, żeby to oko było, no właśnie, żeby tej czarnej kropy tutaj nie było? No niestety, ale jest tylko jeden sposób na to. Światła zastanego musi być bardzo dużo, musi być jasno, czyli nie pracujemy w półmroku. Musimy zapalić jakiś reflektor, coś jasnego. Znaczy można zrobić taki myk, że postawić tutaj na przykład, nie wiem, jakiś ekran czy cokolwiek takiego. Ja mogę poprosić Sylwia, popatrz się przez moment na przykład gdzieś coś bardzo jasnego, wtedy tęczówka się przymyka i ja muszę zdążyć zrobić zdjęcie, zanim jej się zdąży otworzyć. Ale to są, słuchajcie, to są ułamki sekund. Także generalnie dużo lepiej, jak za nami jest jakieś źródło światła, na które Sylwia musi się patrzeć, na coś bardzo jasnego. W normalnym studio, kiedy używamy tych wszystkich świateł pilotujących i tak dalej, to nie ma problemu, bo jest generalnie jasno i osiągnięcie pełnego oka nie jest problemem. Natomiast kiedy jest półmrok, kiedy jest ciemno, jest to mega duży problem. Także warto wtedy zapalić wszystkie światła, ale tak, żeby uniknąć blików i żeby to światło nam nie wchodziło w ekspozycję, czyli wycinamy to parametrami ekspozycji, ale dla oka to jest bardzo ważne. Druga rzecz to jest kwestia ostrości. Ostrość ustawiamy zawsze na oko. Które oko? Zazwyczaj na to, które jest bliżej. Przy pomocy czego ustawiamy to najczęściej? Czego używacie do nastawiania ostrości? Autofokusa. No i tu się pojawia właśnie ten drugi problem, o którym chciałem powiedzieć. Stajecie się niewolnikami położenia punktu autofokusa. Słuchajcie, ja po portretach jestem w stanie często powiedzieć, jakim aparatem zostało zrobione, po tym, gdzie jest oko z ostrością. Bo po położeniu czujnika autofokusa jestem w stanie odgadnąć markę i model często. Kompozycja jest zniewolona przez położenie autofokusa. I niestety, tam, gdzie jest czujnik autofokusa, najczęściej to nie jest najlepsze położenie dla oka. Jak tego można uniknąć? Można się nauczyć pamięci nastawienia ostrości, ale akurat w portrecie przy niedużych odległościach nie jest to dobry pomysł, bo popełniamy błąd, bo ostrość nam wyjdzie zawsze troszeczkę dalej. Tam jest zawsze taki błąd przy przekadrowywaniu. Czyli krótko rzecz ujmując, trzeba nauczyć się ręcznie ostrzyć. Trzeba nauczyć się doostrzać. I proponuję wam zrobić coś takiego. Nie każdy aparat potrafi, ma taką możliwość, ale w niektórych aparatach można wyłączyć w ogóle wyświetlanie czujników autofokusa. Robimy ostrość na manualu, wyłączamy w ogóle obecność czujników autofokusa i nagle zobaczycie, że trudniej jest, oczywiście będzie trudniej, ale nagle zaczynacie komponować zdjęcia, nagle zaczynacie myśleć kadrem i wtedy też nagle nie ma potrzeby później kadrować zdjęć na komputerze, jak już mamy gotowe. Jest dużo mniej zdjęć do kadrowania. Tylko faktycznie trzeba nauczyć się ręcznie nastawiać ostrość. Do tego też przydaje się na jakiś fajniejszy obiektyw. Obiektywy portretowe nie są jakieś bardzo drogie, w związku z czym każdy z nich umożliwia coś takiego na zasadzie precyzyjnej. Teraz byliśmy w bielach. Ja zdradziłem sytuację taką, że biel tutaj sprawia pewne problemy. Możemy przejść na czerń. Sylwia na chwilę się schowa na zapleczu. Zmienimy troszeczkę wystrój, ale też spowodujemy, że te zdjęcia będą wyglądały troszeczkę inaczej. Pobawimy się też innym oświetleniem. Czyli zmienimy miękkie światło na bardziej twarde światło, takie bardziej troszeczkę z charakterem. Ale to też będzie wynikało z tego, że Sylwia za chwilę będzie wyglądać inaczej. To, co wam pokazałem, to jest jakby metoda, jak się dochodzi do rezultatów. I słuchajcie mi, nie ma metody takiej, żeby to obejść, przeskoczyć. Do wszystkiego dochodzi się pewnymi malutkimi kroczkami za każdym razem. Czyli zaczynamy od zera i dobudowujemy sobie te klocki zgodnie z naszymi możliwościami i na miarę naszych możliwości, to przede wszystkim. Ale mając jedno źródło światła i aparat, popatrzcie, jak dużo da się zrobić. Plus do tego kawałek kalki technicznej, to nawet można sobie kupić arkusz A1 i on też będzie wystarczał, naciągnąć go na ramkę. I słuchajcie, takie dwa pręty mogą posłużyć. Dlaczego ja tutaj poniosłem? Słuchajcie, jeden może być tu, drugi może być tutaj obciążnikiem. Taśmą klejącą zrobimy tutaj rynienkę, w którą jak w zasłonę włożymy po prostu pręt, on sobie będzie wisiał i będzie nam obciążał to wszystko. I teraz, i tu już nie istnieje słowa, że kurde, nie mam sprzętu, nie stać mnie, tylko po prostu nie chce mi się. Bo nawet jak ktoś nie będzie miał tych 8 zł na to, to znajdzie sobie kawał patyka, który wystruga i też będzie miał. To się świetnie spełni. Ja chciałem przynieść kawałek drewna, takie stylisko od łopaty, ale niestety nie znalazłem w sklepie prostego, musiałbym sobie sam pójść do lasu i wyrąbać. Tam szybciej znajdę jakiś prosty patyk. Ale tak to wygląda w praktyce. I
To jest tylko i wyłącznie kwestia waszej pomysłowości. Źródeł, jak samemu zrobić tego typu gadżety, jak softboxy, jak tego, znajdziecie mnóstwo takich rzeczy w sieci. Są całe książki na ten temat napisane. W czasopismach, które możecie też zresztą tylko kupić w Empiku, czy w Fotokurierze, czy w kamera, w Digital Photo Video na przykład. Tam też co jakiś czas publikowane są poradniki, kiedyś był taki numer specjalny Digital Photo Video i tam chyba jego większość była, Szymon, to był ostatni numer specjalny, tak? I tam był hektar właśnie na temat, jak bawić się portretem, takie podstawowe rzeczy. Tylko pamiętajcie, to nie jest na zasadzie, że zrobię tak, jak jest na obrazku. Ja teraz muszę tutaj tym pomanewrować. 5 cm w prawo, w lewo i wtedy dopiero zaczynamy mieć efekty. Kolejne przybliżenie. I nie oczekujcie, że pierwsze zdjęcia wam idą szybciej niż po kilku dniach ciężkiej pracy. Z tego jedna sesja, nie zakładajcie, że będzie trwała krócej niż kilka godzin. I wtedy dojdzie, bo jeżeli zakładacie, że w 15 minut... Jak ja słyszę, że ktoś zrobił profesjonalny portfolio modelek w 15 minut, to ja już wiem, jak ono wygląda. I wiem, że ta modelka kariery nie zrobi. Ale można. Można i w ten sposób. Dobrze. Za chwileczkę będziemy mieli Sylwię przebraną do tej pierwszej części. Czy ktoś ma jakieś pytania? Bo muszę też dać wam szansę na zadawanie pytań. Ewentualnie. No tak, Sylwia przyszła i już wszystkich zamurowała. Nikt nie chce pytać. Dobrze. Dobrze, pójdziemy w drugą skrajność. Mieliśmy biel, teraz mamy czerń. Czyli jeżeli ja nie skoryguję lampy, to co się będzie ze zdjęciem działo? Będzie rozjaśnione, będzie prześwietlone. Tak będzie działał ten system. Czyli w tym momencie zrobimy sobie takie zdjęcia, gdzie będziemy mieli twarz. Cała reszta będzie ginęła w czerni. Ten czarny sweterek, on ma szansę zlać się nam z czernią, z czarnym tłem. Gdzie ja mam czarne tło? Tak, to dla mnie jest czarne tło. Jak się uzyskuje czarne tło w fotografii? Po prostu się go nie oświetla. Jeżeli coś jest nieoświetlone, to nie trafia do matrycy. Jak jest oświetlone i nie trafia do matrycy, to tego nie ma. Jak nie ma, to jest czarne. Natomiast ten sweterek w jakiś tam sposób będziemy musieli pokazać. Tutaj znowu sobie już wiemy, że świecenie bezpośrednio takim twardym światłem nie ma większego sensu. Ale, i tutaj proszę znowu do pomocy was, bierzemy się do pracy. Teraz tak, z tej strony damy dużą, jasną blendę, natomiast tu będziemy świecili teraz w drugą stronę. Mianowicie wykorzystamy światło odbite. Ja tutaj muszę dokonać kilku zmian, że tak powiem. Bo chodzi mi o to, żeby czujnik jednak był w to, czyli to będzie tak. No i teraz to światło musimy zawrócić. Czym możemy zawrócić? Możemy zawrócić na przykład, no już znamy, prawda, talerzyk, ale znalazłem też taskę od grilla. Spróbujemy zawrócić światło. No oczywiście, lampa, no i teraz tak, jak ja dam tu, to światło poleci tu, a ma trafić w Sylwię. No i o właśnie, jak tu odbić światło, nie widząc go? Tak. Słuchajcie, najprostsza rzecz. Bierzemy sobie środek czegoś takiego i wyobraźcie sobie, że to jest antena satelitarna i ma tu taki czubek. I to musi być skierowane w twarz osoby fotografowanej. I wtedy to będzie działać bliżej, 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 centralnie. Można sobie stanąć tak i na przykład to wycentrować. O, i w ten sposób, i tak bardziej pionowo. Dobra. I zobaczymy, co się z tego dzieje. Powinno pójść, słuchajcie, ta tacka rozproszy mi bardzo mocno światło i ono poleci taką szeroką falą, ale będzie dosyć ostre. Ja w tej chwili wykonam takie jedno zdjęcie. Ciebie, Sylwia, poproszę o taką neutralną pozycję. Będziemy tak mocno na wprost. Ja sobie przyklęknę, żeby być... A, i zwróćcie uwagę, co ja robię w momencie, kiedy Sylwię fotografuję. Za każdym razem to już mam taki odruch. Klękam przed dziewczyną. Nie to, żebym się oświadczył, gdzie się jej chłopak jest, ale... Słuchajcie, punktem odniesienia dla fotografa jest wysokość oczu, na jakiej są oczy osoby fotografowanej. Wiele osób patrzy się z góry, tak? To nie jest dobre. Zbyt nisko też nie jest dobrze, chociaż takie rzeczy też można wykorzystać. Ale tutaj zdecydowanie będzie dobrze z takiego poziomu. Robię taki bardzo ciasny kadr. I zaraz zobaczymy. Ta cacka trochę zjechała w dół. Jak to wyszło? Popatrzcie. Widzicie, znowu ostre światło. Wróciliśmy do dosyć głębokich cieni, które będzie bardzo trudno nam się ich pozbyć, ale spróbujemy, ale zostaniemy... Zwróćcie uwagę, ostrzejsze światło, automatycznie pojawia się faktura skóry. Miękkie światło powoduje, że ta skóra staje się gładsza. I to nie są znowu kwestie ustawienia aparatu, profili, cudów wianków, Photoshopa, tylko to jest kwestia światła, modelowania światłem. Użyjmy do odbicia światła
nie, nie, już nie tacki, ale weźmiemy sobie po prostu małą, nie, nie, ty zostajesz tutaj, proszę cię, właśnie, małą blendę i przy pomocy niej zrobimy, tylko widzicie, blenda fachowo nazwana, to jest tak naprawdę to, czyli to służy do filtrowania światła, czyli na przykład moglibyśmy tego też użyć do przepuszczania światła lampy błyskowej, natomiast ja sobie ją odwrócę tak, żeby mieć tutaj białe. Srebro daje takie ostre odbicie, ono nie, rzadko będzie używane. Tego złotego to nigdy nie używajcie. Chyba, że komuś krzywdę chcecie zrobić. Dobra, zaraz to będzie, to trzeba ubrać. Niestety też tanie produkty mają to do siebie, że są dosyć toporne w używaniu, ale da się ich używać. I teraz trzeba to światło będzie zarobić. I znowu mamy dużą, no to właśnie, teraz znowu, ale nie tam, tylko tam. O, właśnie tak, niżej trochę. Lampa musi świecić w środek blendy, dobra. I nie ruszamy. Ja biorę aparat. Będziemy mieli mięciutkie oświetlenie. Ja znowu, bliżej tą, bliżej. Ciaśniutki kadr. Dobra, trochę blenda mi weszła w kadr, ale nie będzie jej widać. Dobrze, i teraz zwróćcie uwagę, co się stało, czego wcześniej nie mieliśmy. Pojawia się nam tło. Wyszło nam tło. Dlaczego? No bo to światło odbite już w tej chwili nie świeci tylko na modelkę, tylko ono się rozchodzi wszędzie, także na tło. Co zrobić, żeby go tła... Załóżmy, że chcemy utrzymać to światło, co zrobić, żeby tła nie było? Nie, musimy po prostu zrobić wysłonięcie i tu się przydałoby nam coś czarnego. Mianowicie musimy spowodować, żeby to światło nie dochodziło do tła. Ja akurat mam czarne prześcieradło. Proszę, ustaw to. I teraz wystarczy, że taki czarny ekran będzie tutaj i to tło już nie zostanie oświetlone. Chcesz? Dobrze, ci bardzo. Bliżej, wyżej, dobra. Zobaczymy, to nie powinno się już w tle pojawić. Ja znowu, ciaśniutki. Dobra, zobaczymy, czy udało nam się to. I do tego tutaj akurat takie rzeczy wychodzą dopiero na zdjęciu, bo my ich nie widzicie. Już tego nie ma, prawda? I teraz popatrzcie, jak bardzo się przydaje wyposażenie sypialni też w studio fotograficznym. O ile ktoś używa czarnej pościeli. I teraz popatrzcie, tło tam delikatnie zostało, ale to już są detale, nad którymi teraz nie będziemy pracować. Ale teraz popatrzcie sobie, mamy tutaj wypracowane i teraz znowu, Michał, wyświetl to wcześniejsze, to pierwsze z tym ostrym, o właśnie to. Popatrzcie na fakturę skóry tutaj w dekolcie i teraz to ostatnie. Widzicie? Jest zupełnie inna skóra. To zdjęcie nie dotknęło Photoshopa, a jest zupełnie inaczej, jest dużo przyjemniej, dużo fajniej. Czyli majstrujemy tutaj przy raczej miękkim oświetleniu, w szczególności w przypadku kobiet. Ale z drugiej strony, gdybyśmy chcieli pokazać właśnie jakieś charakterystyczne rzeczy, bo zdarzają się osoby dosyć charakterystyczne do portretowania, no to wtedy wiecie już, jak zarysować na przykład właśnie te zmarszki, jakieś nierówności, jakieś inne rzeczy, które mogą być. Jeżeli chcemy pokazać fakturę, to stosujemy ostrzejsze światło. Jeżeli chcemy, żeby było miękko, stosujemy po prostu miękkie światło. A można je uzyskać, jak widać, na wiele różnych sposobów. Można do odbijania użyć parasolek. Są takie parasolki, które zawracają światło, teoretycznie nawet tamtej parasolki. Możesz wziąć, poproszę, parasolkę. Używamy, tylko że akurat gdybyśmy teraz użyli tej parasolki, ona się zachowa jak zwierciadło, będzie ogniskować to światło, natomiast bywają takie parasoleczki, gdzie na tą stronę można założyć taki płaszcz jakby, który z tej strony jest czarny i on zawiera wewnątrz płaszczyznę, która odbija, czyli jakieś srebrno. Czyli to światło praktycznie, no może nie w całości, ale w większości jest zawracane. Ale zróbmy tak. I znowu, jakby oś optyczna, tak, ale nie zasłaniamy. Właśnie, jak prosimy kogoś o pomoc, on nie może stać, osoby, które tutaj operują, nie mogą stać na drodze światła. Czyli zupełnie z boku. Rozkładamy oczywiście to, co jest z tyłu. Widzicie, jak to się, ile rzeczy się dzieje. I Sylwia tutaj się ślicznie uśmiecha. Ja troszeczkę przekadrowałem, ale to nie będzie nam wadziło. O, troszeczkę nam wyszło ramionczko tutaj, białe. Wiem, czepiam się.
Powtórę, no jaki Photoshop? Popatrzcie, już go nie ma. Ja zrobię bez, a pan by jeszcze Photoshopa nie uruchomił. Czy Paint Pro bardziej nas interesuje? Pamiętajcie, zrobienie drugiego zdjęcia zawsze trwa krócej niż założenie, a wretuszuje. Bo będziecie chcieli zrobić, nie wiem, 10 takich zdjęć, załóżmy na każde 12 godzin obróbki, to już mamy 120 godzin. Ile dni? Odłożycie na później, ale zrobicie w międzyczasie kolejne zdjęcia, odłożycie na później, na emeryturze będziecie mieli... Nie, no nie będziecie mieli żadnego serwera. Szymon mi pokazuje, że już czas kończyć. Nie wiem, która jest godzina, bo się rozgadałem. Natomiast, słuchajcie, nigdy nie odkładamy takich rzeczy. Jeżeli da się coś zrobić w czasie sesji zdjęciowej, musi być zrobione w czasie sesji zdjęciowej, bo to wtedy po prostu zadziała. I teraz popatrzcie, takimi relatywnie prostymi środkami udało nam się zrobić. Ja jeszcze pokażę tu parę rzeczy, bo nie pokazałem, jak zamocować tą lampę błyskową na statywie oświetleniowym i może to zrobimy. Tutaj użyjemy do tego oczywiście taśmy klejącej. Parasolka będzie potrzebna, lampa błyskowa i tak dalej. Blendę możemy odłożyć na bok. Tu już dochodzimy do takich kwestii detali technicznych, ale warto to zrobić. To jest taki specjalny uchwyt na parasolki. Proszę tu z tej strony włożyć tym małym pokrętłem, docisnąć, no jak najkrócej, tak żeby wyszła z drugiej strony. O, wystarczy i dokręcamy jak najsilniej. Oczywiście w tym wypadku akurat to jest akurat akcesorium, które jest fajne i warto je w nie zainwestować, jeżeli używamy już parasolki, bo to nam mocuje. I teoretycznie jakbym lampę błyskową tutaj zamocować na specjalnych saneczkach. Ale to co mówiłem, co się dzieje? Lampa świeci tutaj, nie świeci mi po osi tego wszystkiego, w związku z czym to światło dziwnie się rozchodzi. Żeby mieć nad tym kontrolę, potrzebuję po prostu szarej taśmy. To ja poproszę o moc. Proszę przytrzymać lampę błyskową po prostu w ten sposób. Potrzebuję kawałka tej taśmy. I najnormalniej w świecie przytula się to do lampy. Już można puścić. Śmiało, śmiało. Ta taśma jest mocna. Świeci? Świeci. Odklei się? Nie. I już jest po osi optycznej. Oczywiście ja muszę wcześniej pomyśleć o takich rzeczach jak rozpraszacze, tak żeby ta dystrybucja światła była jak najszersza. I w tym momencie mogę się bawić właśnie takim świeceniem. I teraz wystarczy, że pochylę lampę błyskową tutaj w dół. I takie rzeczy trzeba przewidzieć, jak na przykład to, że ta lampa... O, no i właśnie, nie pomyśleliśmy, tak? To na drugą stronę Bach. Będziemy świecić sobie w dół. Opa! Bierzemy sobie tą parasoleczkę, tak. Czujnik jest z dobrej strony. Tutaj trzeba przewidzieć, gdzie są śruby, gdzie są te wszystkie uchwyty, bo to wszystko gdzieś tam będzie miało znaczenie. Ja podejdę bardzo blisko z tym światłem. Za chwileczkę użyjemy czarnych rzeczy, bo pokażę jeszcze jedną rzecz. I teraz, słuchajcie, tu będziemy musieli zaimprowizować troszeczkę. Musimy przy pomocy tego czarnego prześcieradła jakby wysłonić to światło dookoła, bez zrobienia dziury w prześcieradle. Czyli dajcie mi proszę od dołu, tutaj poproszę, możesz tutaj podejść i zróbcie coś takiego. Takie jakby okienko dla światła, a ciebie proszę czarną blendą, czy w ogóle blendą, bo to ona nie przepuści światła, ona po prostu nie przepuści światła. Czyli srebrne na zewnątrz jakby od góry wysłonić. Słuchajcie, robimy takie małe okienko i teraz... Śmiało. Taką tutaj naciągnięcie, tak żeby mi tu świeciło takim małym tym. Dobra. Sylwia, ciebie będę poprosił, abyś popatrzyła się prosto jakby w światło. Tam gdzieś patrzysz się za okno, coś w tym stylu. Ja się między was tu muszę wcisnąć. Mogę? O, tak. Dobra. Dobra, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo zwróćcie uwagę, na razie świeciliśmy tak, że światło rozchodziło się nam wszędzie. A oprócz tego, że jeszcze światło możemy wyostrzyć albo zmiękczyć, możemy manipulować powierzchnią świecącą. Właśnie przy pomocy takich czarnych zastawek. To jest kolejny akcesorium oprócz odgłośników do modelowania światła. Do czego służy zastawka? Dowiedzieliśmy się po czarnym prześcieradle, czyli do separacji tła, ale możemy użyć coś takiego. Oczywiście wystarczy wyciąć dziurę. No może jak będziemy ciąć prześcieradła, to nie jest najlepsze, ale wystarczy pójść do sklepu plastyków, kupić czarny karton, może nie za cienki, żeby on był też jakoś tam trwały,
i możemy sobie takimi rzeczami materiować, kawał czarnej szmaty, to samo i tym kształtem sobie możemy to światło modelować, proszę bardzo. Proste oświetlenie, ale robiące jakiś tam efekt, tak? I tak naprawdę to można zrobić z kalki technicznej, kawałka czarnej szmaty, jednej lampy błyskowej, paru drutów, desek i tego typu rzeczy, ewentualnie przy pomocy znajomych i przyjaciół. Reszta to już jest kwestia. Pamiętajcie o tym, żeby to oko było ładnie wypracowane, no to musi być po prostu jasno w miejscu, gdzie robimy zdjęcia. I to jest tak naprawdę wszystko. No, oczywiście, fotografia portretowa to jest taki temat, gdzie moglibyśmy tu spędzić czas do rana, tak? Tylko, że Empik będzie chciał się zamknąć, ludzie będą chcieli pójść do pracy. Szymon też już kiwa na mnie, że ja nie mam zegarka, takiego fajnego jak ty, nie mam w ogóle zegarka. Dlatego dopóki ktoś mnie nie wyrzuci ze sceny, to nie schodzę. Przepraszam za to. Ale wydaje mi się, że... Dobrze. Ja ze swej strony myślę, że podziękuję przede wszystkim Sylwii za to, że nam pozowała. Podziękuję Karinie, bo zadbała o to, żeby Sylwia ładnie wyglądała. Trzeba podziękować Empik Photo za to, że udostępnili nam scenę i tą całą zabawę. Szymon za to, że był w jury z Michałem, że mamy transmisję, tak? Nagraliśmy to. To będzie wszystko można zobaczyć offline. Właśnie, Szymon, powiedz, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, fotograficzny program bez nazwy, to można wygooglać. I to wszystko, co się tutaj dzisiaj działo, możecie mieć spokojnie, odtwarzać sobie kawałek po kawałeczku, także jeżeli ktoś będzie chciał sobie przypomnieć, co się tutaj działo, to oczywiście... Słuchajcie, to, co ja wam pokazałem, to jest tylko liźnięcie tematu. To jest taki... jakby popatrzeć na ciastko jeszcze przez pancerną szybę. To jest dopiero początek tej wycieczki, ale od czegoś trzeba zacząć. Żeby wybrać ciastka, najpierw trzeba wiedzieć, jakie są. Ale wydaje mi się, że po tych kilku informacjach te zdjęcia mają szansę być po prostu fajniejsze, zarówno od strony takiej przygotowawczej, jak i od samego oświetlenia i będzie to dla was jakiś taki sygnał, że wcale nie trzeba mieć nie wiadomo jakich możliwości technicznych, żeby robić fajne zdjęcia, bo dużo zależy od was. Ja ze swojej strony też dziękuję.